Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie 68. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 26 lipca 2023 roku. Witam wszystkich tutaj przybyłych, zgromadzonych, Państwa burmistrzów, wszystkich radnych, pracowników, wszystkie osoby, które nas oglądają naszą transmisję na żywo. Chcę również poinformować, że w posiedzeniu zgodnie z listą obecności bierze udział 12 radnych na 15, wobec czego jest kworum, możemy prawomocnie podejmować, głosować i podejmować uchwałę. Przypominam również o RODO, także proszę Państwa o szczególną uwagę pod tym względem. I przeczytam porządek obrad 68. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt pierwszy. Otwarcie 68. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie trybu sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej. I podpunkt pierwszy. W sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika. Podpunkt drugi. W sprawie powołania zespołu w celu przygotowania i postanowienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Punkt piąty. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy. Zamknięcie sesji. Tutaj przed otwarciem sesji wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad 68. sesji. I tak, na podstawie paragrafu trzeciego, i tutaj jest cała podstawa prawna, my niżej podpisani radni składamy wniosek o zmianę porządku obrad dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie uchwały numer 54 łamane przez 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 września 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka-Zdrój. I tutaj mam raz, dwa, trzy, pięć podpisów w miarę czytelnych. No to jest pani Katarzyna Karkula, pan Kwatyra, Jan Rafał Witowicz Karkula, Krzysztof Dariusz i pani Koper, tak? Dziękuję bardzo. W związku z wpłynięciem wniosku o zmianę porządku obrad poproszę o przegłosowanie. Tak? Tak? To musimy wprowadzić teraz, bo nie wierzę. Mhm, dobrze. Czy to jeszcze też od razu, czy jeszcze jakieś są. Czy jakieś są. Pan burmistrz, uwagi do porządku. To jest zmiana na wniosek rady. Tak, tak. Projektu uchwały. To jest w sprawie. Wniosek o zmianę. Nie. Uchwały w sprawie. Czekaj. A, czekaj. To do zmiany porządku obrad. Pan burmistrz? Projekt uchwały w sprawie uchylenia w sprawie uchylenia Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Prosiłbym jeszcze wprowadzić do porządku obrad kwestie związane ze zmianami w budżecie. Tam dotyczyłoby to dwóch spraw. Jedna to jest ulica Gancarska, tam gdzie projektujemy, bo brakło nam pieniędzy po przetargu do przygotowania projektu kanalizacji. I druga to jest związana ze środkami na e-administrację, bo jeżeli by przykładowo nie został przetarg rozstrzygnięty, boję się, żeby termin nie był zagrożony. Jeżeli byłoby to. Tak, tak, tak. Te projekty uchwał. To jest ten projekt. Zmiany w budżecie gminy i. Ale to jest wszystko w jednym materiale.
Czyli w sumie byśmy głosowali tylko zmianę w sprawie zmiany w budżecie gminy, tutaj jako tą jedną, tak? Tak. Tak. Mhm. I to jest to, co my mówimy. Tutaj to trochę za później. Transmisja online. To mam zrobić. Można, nie można. Źle jest, jak już tu głosy pogłos jest, wraca. To jest transmisja online, tylko że jest przesunięcie czasowe. To może tak, zacznijmy od w sprawie zmiany w budżecie gminy. Dobra. To jeszcze do porządku obrad, tak? Proszę bardzo, panie Michale. Ja jestem przeciwny wprowadzeniu tej uchwały do porządku obrad, ze względu na to, że po raz kolejny jesteśmy zaskakiwani dodatkowymi uchwałami, które w ostatniej chwili są wrzucane do porządku obrad, a radni nic o tym wcześniej nie wiedzieli. Wymaga trochę przyzwoitości, aby radni choćby nawet mogli skonsultować to z pracownikami urzędu, na jakiej podstawie i dlaczego po prostu radni wnoszą do porządku obrad dodatkową uchwałę. Wiemy dobrze i w statucie też zapisaliśmy i parokrotnie wcześniej państwo oburzaliście się, nawet do wojewody się interweniowali, że przewodniczący wprowadza to czy tamto. Uważam tak, że jeżeli mamy 7 dni na wprowadzenie, skorzystajmy z tego i bądźmy konsekwentni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja będę przeciw, dlatego że ta uchwała powinna trafić na Komisję Uzdrowiskową i tam powinna być omówiona. Ja dowiedziałem się dopiero teraz na sesji, więc dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, nie rozumiem tego w ogóle. Myślę, że dziękuję to bardzo. Najpierw powinno być skierowane do Komisji Uzdrowiskowej na sesję. Dziękuję. Budżet. No ale to już może wypowiedzmy się wszyscy i później głosowania przeprowadzimy. Proszę, panie Robercie. Proszę państwa, już wiele razy na naszych sesjach są takie właśnie zaskakujące poprawki, zaskakujące uchwały. No, można robić, ale skończmy z tym. To nie są akurat aż tak, że no, musimy to dziś albo tego. Proszę, naprawdę jeszcze raz zastanówmy się i zaskakiwanie nas nie należy takich rzeczy robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce się jeszcze wypowiedzieć w sprawie zmian? Panie przewodniczący, jedną rzecz. Proszę bardzo. Jeśli mogę po prostu zabrać tutaj w tym momencie głos. Chodzi o po prostu projekt. Oczywiście pewnym uprawnieniem jest to projekt grupy radnych, zaopiniowany pod względem formalnym prawnym przez radcę prawnego. Ale z punktu widzenia paragrafu 35 statutu naszego, punkt 6, projekty uchwał, które powstały z inicjatywy przewodniczącego komisji lub klubu radnych, muszą być kierowane do burmistrza w celu ich zaopiniowania, jeżeli wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.
ze względów tylko proceduralnych, tylko o tym sygnalizuję Państwu, że jeśli radni poszczególni z komisji merytorycznych zgłaszają, że nie mieli możliwości zapoznania się, tym bardziej burmistrz jako osoba wykonująca tę uchwałę powinni mieć wcześniej jakby możliwość zapoznania się i wydania swojej opinii. Tyle w mojej stronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Przepraszam, nie mamy, panie przewodniczący, głębszej informacji, co wpłynęło, co jest w uzasadnieniu, że będą dodatkowe ograniczenia zieleni. Ale chwileczkę, jeżeli pracownicy w urzędzie, którzy zajmują się wyznaczaniem inwestycji i zgodnie z planem zagospodarowania umieszczają daną inwestycję, to się liczą z tym, że dana inwestycja może być odrzucona przez władze nadrzędne ze względu na zachowanie pewnego statusu zieleni. My nie wiemy, w tej, a może tak jest rzeczywiście, że trzeba tą uchwałę zmienić, tą uchwałą, ale my nie wiemy prawnie, raczej nie prawnie, tylko w zasadzie jak to w rzeczywistości jest. Na ile to nam ograniczy zieleń? Czy te 2 metry zieleni, którą ograniczymy, nie przyniesie więcej korzyści do społeczności, która będzie korzystała z danego pawilonu, z danych szaletów, danych udogodnień, które przecież coraz więcej mamy tylko pensjonariuszy na naszym terenie? A przecież stale czytam na Facebooku co chwilę, nie ma tego, nie ma tamtego, nie ma owego, nic się w Rabce nie robi, nic się nie dzieje. Ja bym bardzo prosił jeszcze, jak już jestem przy głosie, pana burmistrza. Panie burmistrzu, bardzo pana proszę, żeby w końcu pan podjął punkt, którym będzie przedstawione, co urząd, co radni, co miasto zrobiło w ostatnim czasie. Przecież tyle rzeczy się robi. Tyle się buduje, tyle się inwestuje, a stale jest nieźle. Albo jesteśmy niedoinformowani na forum społeczności, albo po prostu nic nie robimy i niepotrzebne nasze są pieniądze wyrzucane na utrzymywanie rady i radnych i w ogóle. Coś tu nie gra. Albo ktoś tu jąszy, albo ktoś tu po prostu robi krecią robotę, albo coś tu nie jest tak. Rzuca się w ostatniej chwili uchwały, co się zmienia, będziemy zmieniać uchwałę o ochronie środowiska co pół roku? Dobrze, dziękuję panu za głos. Ja może tak, proponowałbym najpierw, bo tak już widzę, zaczyna się powoli dyskusja na temat uchwały, ja bym proponował najpierw przegłosować, bo nie wiadomo, czy wejdzie, czy nie wejdzie do porządku obrad, więc jeżeli wejdzie, wtedy będziemy prowadzić dyskusję na temat uchwały. Także dziękuję bardzo. Przenieśli spod tego. No dalej. Zmiana w budżecie. Tak. Pierwsze głosowanie w sprawie w zmianie. Dopuszczamy głosowanie? Tak, poproszę. Tak. Zmiana porządku obrad dotycząca wprowadzenia wniosku burmistrza, projekt uchwały BRM 0006.38.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2023. Kto jest za przyjęciem zmiany? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad, 1 głos wstrzymujący się. Zmiana porządku obrad dotycząca wprowadzenia na wniosek burmistrza została przyjęta do porządku obrad. I teraz głosujemy drugą zmianę. To jest, no bo tak trochę, że tak powiem, tutaj jest źle od początku. I to jest wniosek o zmianę porządku obrad. I zmiana dotyczy projektu BRW 0006.39.23 i to jest w sprawie uchylenia uchwały numer
54 łamane przez 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2020 roku, 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, 8 głosów za, 4 przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku z tym... Panie Przewodniczący, ja bym chciał omawiana ta uchwała, żeby radca prawny się pojawił na tej uchwale i wyjaśnił nam ten... Będzie taka możliwość? Tak, oczywiście. Nie, ja również nie widzę problemu. To jest, mam nadzieję, że wnioskodawcy również... Widzę, że jest jakieś zastrzeżenia i wątpliwości są. Dobrze. Może tak. Jakbyśmy czekali na to głosowanie w dalszym ciągu, to jeszcze by nas 20 but powstało w parku. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Odczytam porządek obrad 68 sesji Rady Miejskiej. I tak, punkt pierwszy, otwarcie, to już mamy za sobą. Przed otwarciem to już wnioski wpłynęły i będziemy mieli teraz tak. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. I tak, podpunkt pierwszy w sprawie trybu o sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Podpunkt drugi w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Punkt czwarty, podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej i podpunkt pierwszy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika. Podpunkt drugi w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania i postanowienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. Punkt piąty. To będzie podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie uchwały numer 54 łamane przez 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. I później mamy punkt szósty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa już chyba do porządku obrad nie ma wniosków? Dziękuję. Poproszę Pana Burmistrza o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Punkt drugi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Sprawozdanie z działalności za okres od 28 czerwca 2023 do 26 lipca 2023. W okresie międzysesyjnym od dnia 27 czerwca do dnia 26 lipca wydałem 18 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy
następujących sprawach. 12 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmiany planu finansowego na 2023 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju. 5 zarządzeń, zmiany w budżecie na 2023. 2 zarządzenia wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na 2023 rok. 3 zarządzenia, zmiany planu finansowego na 2023 rachunków dochodów i wydatków środków z funduszy pomocy. 2 zarządzenia. 6 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 2616 /1 w Rdzawce na rzecz gminy Rabka Zdrój, przeznaczenia nieruchomości na użyczenie numer ewidencyjny 3157 /29 obręb Ponice, zabudowane remizą strażacką, powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji. Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Rabka Zdrój, odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Rabka Zdrój, okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Ponicach pani Longinie Ponickiej. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 2 pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dla pana Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce Zdroju, do działania w imieniu gminy Rabka Zdrój na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej w Rabce Zdroju, ulica Kilińskiego 9. Pełnomocnictwo dla pani Moniki Prochowiak, działającej w ramach kancelarii Kazimierczak Prochowiak spółka jawna, do samodzielnego występowania w imieniu mocodawcy w sprawie spowództwa Mariana Wątorczyka prowadzącego działalność Boot House Export Import z siedzibą w Lipnicy Małej o zapłatę. Pełnomocnictwo dla pani Longiny Ponickiej, pełniącej obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Ponicach, do jednoosobowego prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie na czas określony. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 1 upoważnienie dla pana Krzysztofa Farona, przedstawiciela Biura Projektów Inżynierskich Krzysztof Faron, do występowania przed organami administracji samorządowej i rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskiwaniem uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych i warunkach technicznych dotyczących zadania rozbudowa drogi gminnej ulica do Pociesznej Wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Rabka Zdrój. Upoważnienie dla pani Agnieszki Wójciak, głównego specjalisty do przeprowadzenia kontroli na samodzielnym stanowisku do spraw obrony cywilnej zarządzania kryzysowego w zakresie zgodności z KPA wydawanych decyzji dla kurierów dotyczących akcji kurierskiej. Upoważnienie dla pani Longiny Ponickiej, pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Ponicach, do udzielenia zwolnień dla rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne jako kierownik urzędu. Powołanie zespołu kontrolnego do sprawdzenia kontroli i weryfikacji dokumentacji wychodzącej z Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju w wersji elektronicznej i papierowej. Powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 9 200 000. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023-2024. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Dokonano 5 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydano 4 decyzje o podziale nieruchomości, nadano 10 numerów porządkowych oraz przygotowano odpowiedzi na pisma wpływające bieżące do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą Dostępna infrastruktura społeczna w gminie Rabka Zdrój dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy, wsparcie grantowe FRR dla NGO i jednostek samorządu terytorialnego, infrastruktura społeczna, zadanie pierwsze, dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Ponicach dla osób niepełnosprawnych. Nie wpłynęła żadna oferta.
Trwa procedura przetargowa dla zadania pod nazwą Dostępna infrastruktura społeczna w gminie Rabka-Zdrój dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy, wsparcie FRR dla NGO i jednostek samorządu terytorialnego, infrastruktura społeczna dla zadania numer 2, dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Rdzawce dla osób niepełnosprawnych. Złożono jedną ofertę, firma budowlana Andrzej Zając, ulica Poniatowskiego 184, Rabka-Zdrój. Cena ofertowa wynosi 59 599 zł 59 groszy, wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 3 lata. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku Zdrojowym. Cena najkorzystniejszej oferty to 405 158,49 zł. Przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, bo było to 200 tysięcy. Natomiast złożono 4 oferty. Firma Masters Ruber Cichopek Roman Mysłowice, cena ofertowa 405 158,49 zł. Następnie Sonia Piotr Omylak, Lipnica Wielka 111, cena ofertowa 484 465,38 zł. Mati Flex, spółka z o.o., ulica Stulna, Gostynin, cena ofertowa 499 408,29 zł. I następnie firma Lupus spółka z o.o., ulica Harcerska 60 Tychy, cena ofertowa 504 300 zł. I w każdym przypadku było to wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 12 miesięcy. Zostało wszczęte drugie postępowanie na zadanie pod nazwą Dostępna infrastruktura społeczna w gminie Rabka-Zdrój dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy, wsparcie grantowe FRR dla NGO i jednostek samorządu terytorialnego, infrastruktura społeczna, zadanie numer 1, dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Ponicach dla osób niepełnosprawnych. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 9 200 000. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa sprzętu informatycznego realizowane w ramach projektu Rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój. Drugie postępowanie. Została wybrana oferta numer 2, to jest NTT Technology spółka z o.o. zakręt ulica Traktat Brzeski 89, Warszawa Wesoła. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług w ramach projektu Rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój. Dla części pierwszej systemy e-usług została wybrana oferta numer 1, to jest firma Rekord, spółka z o.o., ulica Kasprowicza 5, Bielsko-Biała. Cena ofertowa wynosi 1 297 650 5 zł. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług w ramach projektu Rozwój e-administracji w gminie Rabka-Zdrój. Dla części drugiej systemy ochrony danych została wybrana oferta numer 1. To jest firma POR IP spółka z o.o., ulica Juliusza Słowackiego 2, Zabrze. Cena ofertowa wynosi 175 275 zł. W postępowaniu dla części drugiej została złożona jedna oferta. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Spotkałem się z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyłem w pikniku ekologicznym Ekomajówka. Spotkałem się z prezesem Klubu Sportowego Wiery. Uczestniczyłem w zakończeniu projektu Roztańczone Lato. Uczestniczyłem w inauguracji i zakończeniu ogólnopolskich zawodów rowerowych MTB Puchar Szlaku Solnego. W amfiteatrze uczestniczyłem w pikniku rodzinnym Gramy dla Psoni. Spotkałem się z mieszkańcami ulicy Poniatowskiego. Spotkałem się z komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz dowódcą Państwowej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju.
Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu sprzętu kołom gospodyń wiejskich w Chabów, Cerdawce i Ponicach. Uczestniczyłem w 10. Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej Lapka Festiwal. W Nowym Targu uczestniczyłem w posiedzeniu Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczyłem w jubileuszu stulecia urodzin mieszkańki naszej gminy. Uczestniczyłem w otwarciu pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Szpitalu Miejskim. Uczestniczyłem w 10. Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za sprawozdanie. Czy ktoś z państwa ma do pana burmistrza pytania? Panie Robercie, proszę. Panie burmistrzu, w tym pana jakby powiedzieć sprawozdaniu i tak dalej przez ten okres, no trafiło nam się tutaj trochę z ulewą i nie wiem jak te skutki tej ulewy i tak dalej, pan mógłby coś nakreślić więcej w tym temacie, szacowanie szkód, jakie to wyszło i tak dalej, żeby my radni i ci co nas oglądają mogli więcej informacji uzyskać w tym temacie, czy to jest możliwe na ten moment. Proszę bardzo. Panie radny, szanowni radni, myślę, że większość państwa miała okazję, no niestety na własne oczy oglądać to, co się wydarzyło. Natomiast cała ta procedura, która była z tym związana, zaczęło się od tego, że w poniedziałek około godziny 15 ogłosiliśmy to pogotowie przeciwpowodziowe i zgłosiliśmy to do starostwa powiatowego, do zarządzania kryzysowego. Następnie po tym zaczęły się zgłoszenia ze strony mieszkańców, że przepusty są niedrożne, więc uruchomiliśmy koparki, żeby te przepusty wszystkie w miarę możliwości udrożnić. I zaraz też poinformowałem wojewodę o zaistniałej sytuacji, o tym, co się właśnie u nas wydarzyło. Natomiast myślę, że państwo mieliście okazję też widzieć obecność strażaków państwowej, ale również i ochotniczych straży pożarnych, ponieważ w naszej gminie pracowały straże z gminy Rabka Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice i Nowy Targ. No i oczywiście Państwowa Straż Pożarna i z Rabki z Nowego Targu. Natomiast głównie straż zajmowała się właśnie zabezpieczeniem i jak również wypompowywaniem wody i odgradzaniem tych terenów tam, gdzie na przykład zerwało kładki, czy istniało niebezpieczeństwo, że mogłoby dojść do jakiegoś nieszczęścia. To było w poniedziałek. Natomiast we wtorek myśmy wysłali naszą komisję w teren, żeby zaczęła weryfikować straty, które ponieśliśmy. Spotkałem się również wtedy we wtorek i przeszliśmy te odcinki ponad rzekę z przedstawicielem Wód Polskich, tam gdzie były największe te zniszczenia. Rozmawialiśmy również we wtorek z wojewodą, bo wojewoda był również zaniepokojony tym, co się wydarzyło. W międzyczasie również wtedy we wtorek wysłaliśmy pismo do wszystkich naszych posłów i do senatora w tej sprawie, opisując całą sytuację. Natomiast skontaktowałem się też z firmą, w której my jako gmina mamy wykupione ubezpieczenie, żeby się również do tego odnieśli, zadeklarowali, że pojawią się u nas w czwartek i faktycznie wtedy w czwartek do nas, do gminy tutaj przybyli. Na podobnej zasadzie też chcieli, żeby im pewne materiały udostępnić, ale wysłaliśmy też we wtorek jeszcze pismo i do wojewody, i do marszałka w tej sprawie, żeby ich również poinformować. Natomiast wtedy we wtorek, myślę, że się państwo też widzieli, było sprzątanie drugich chodników, no bo woda naniosła i szlamu, i różnych materiałów i na chodniki, i na drogi, i to trzeba było zrobić. W środę odwiedzili nas posłowie, najpierw poseł Patryk Wichera, później Arkadiusz Mularczyk po południu. Natomiast w środę też spotkałem się z przedstawicielami powiatowego zarządu dróg, ponieważ na drogach powiatowych w Rdzawce i w Płonicach na podobnej zasadzie doszło do zamulenia tych wszystkich przepustów, żeby omówić nie tylko samo udrożnienie, ale rozwiązanie na przyszłość, w jaki sposób można byłoby sobie z tym poradzić, żeby do takich sytuacji nadal nie dochodziło, mimo że takie opady deszczu, to na to się ani nie można przygotować, ani pewnych rzeczy, mówiąc krótko, zrobić. W środę nadal były szacowane straty przez nasz ten gminny, przez naszą gminną komisję. Natomiast przyjmowaliśmy też, bo były i we wtorek, i w środę zgłaszane uwagi ze strony mieszkańców co do zniszczeń.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że te zniszczenia są ogromne, natomiast tak jak mieszkańcy nam zgłaszali, to wskazaliśmy tu jedną konkretną osobę, która odbierała telefony, czy przyjmowała te osoby, które do nas do urzędu tutaj przychodziły osobiście. W czwartek trwało dalsze szacowanie strat. To się skończyło gdzieś około południa. Przygotowaliśmy dokument na potrzeby wojewody i wysłaliśmy w czwartek do wojewody. W czwartek, tak jak już wcześniej mówiłem, przybył też przedstawiciel ubezpieczyciela, który deklarował, że oczywiście po otrzymaniu tych wszystkich materiałów, dokumentów, no oni sobie również też zweryfikują, żebyśmy im te materiały nasze wysłali. Były też przypadki, bo mieszkańcy nam zgłaszali, że im pozalewało studnie, że należałoby te studnie odkazić i poprosiliśmy Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o środki do odkażania, przepraszam, do odkażania i otrzymaliśmy takie, poprosiłem wtedy prezesa naszej spółki z WIK-u, żeby te materiały mogły być u nich tam zdeponowane i wydawane wtedy mieszkańcom. Natomiast po wysłaniu tych materiałów do wojewody, wojewoda deklarował, że w miarę możliwości ta komisja pojawi się u nas w piątek. No, życie pokazało, że nie byli w stanie przez ten cały materiał przebrnąć sam w czwartek po południu, więc wojewoda tą komisję przysłał do nas w poniedziałek i tak naprawdę ta komisja zakończyła swoje prace dzisiaj. Jeżeli chodzi o straty, te, które my możemy liczyć, że w jakiś tam sposób moglibyśmy otrzymać ze strony wojewody, czyli drogi, które są własnością naszą gminną, to jest kwota około 13 milionów. Panowie, którzy byli i weryfikowali, to otrzymali materiały, które myśmy przygotowali w ubiegłym tygodniu, przygotowali własne materiały i myślę, że wojewoda do tych materiałów się odniesie i zostaną przekazane. I zresztą wojewoda naprawdę deklaruje za każdym razem, że w momencie, gdy będzie potrzeba, jak już będzie to zweryfikowane, żeby wystąpić o środki, że uczyni to niezwłocznie. Ja już miałam telefon, przepraszam, że tak właśnie ten dobrze odebrałam. Panie burmistrzu, między 8 a 9, a to mówię panu burmistrzowi. A nie, no to proszę włączyć i powiedzieć. Między 8 a 9 będzie jutro uruchomiona bramka do zgłoszenia zadań do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą wojewoda sprawił, że się udało, więc mamy zgłosić 3 zadania, te, które są najpilniejsze, ale z uregulowaną własnością prawną gminy, czyli dał. I będą zakończone do końca roku, więc wszystkie kładki, mostki i te, które będą wymagać dłuższej pracy, pozwolenia wodnoprawnego i projektów, no to na razie nie możemy zgłosić. Zapewne przepraszam jeszcze o jednej osobie, mianowicie o marszałku województwa małopolskiego, do którego również wystąpiliśmy z pismem i marszałek województwa też zadeklarował, że udzieli nam wsparcia. Mam nadzieję, że to będzie możliwe z tego względu, że u marszałka są jeszcze środki, między innymi na drogi, które są drogami nie do końca uregulowanymi, ponieważ mamy tak zwane samoistne władanie, czyli drogi, które gmina utrzymuje, bardzo często odśnieża, ale nie jest właścicielem tych dróg. I liczymy, że tutaj, miejmy nadzieję, że uda się nam też pozyskać tutaj jakieś środki od marszałka. Jeżeli by się to udało, to część tych prac wykonamy, ale to jest część tych prac. Natomiast sami Państwo wiecie, jakie są duże zniszczenia. I w miarę możliwości i zdobywania tych środków będziemy się starali realizować te zadania. Natomiast niestety to trochę potrwa, bo jak Państwo widzicie, skala zniszczeń jest bardzo duża. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 3 porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. I podpunkt 1. W sprawie trybu o sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Ta uchwała była omawiana na komisji budżetowej. I była
pozytywna opinia do projektu numer 37. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa życzy sobie przedstawienia tego projektu uchwały czy uzasadnienia? Nie, czyli możemy przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. To będziemy głosować. Projekt uchwały nr 37 w sprawie trybu o sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 głosów za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi punktu trzeciego, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Uchwała również była opiniowana przez Komisję Budżetową. Tak, i również była pozytywna opinia do projektu. Dziękuję bardzo. Widzę, że pani skarbnik jest z nami. Jeżeli bym tylko w skrócie poprosił o przedstawienie zmian w projekcie budżetu. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały dotyczący zmian w zmianach w budżecie. To są takie drobne zmiany, dwie dosłownie. Jest zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 217 zł i 9 groszy. Dotyczy to jednego zadania, to jest rozwój e-administracji w gminie Rabka Zdrój i na tym zadaniu zwiększamy kwotę 37 217. Środki będą pochodziły z dochodów unijnych, kwota 14 717 zł i 9 groszy. Natomiast nasz wkład własny w wysokości 22 500 zł to są środki z wpływów odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku budżetu. Kolejna zmiana, która jeszcze jest przygotowana w tym projekcie uchwały, dotyczy w dziale 901 zwiększenia środków na zadaniu opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Garncarskiej. A środki są przesunięte z zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Podhalańska. I to są tylko takie dwie zmiany. A mamy ogromną prośbę o przyjęcie tych zmian, ponieważ projekt rozwój administracji jest, termin realizacji tego projektu jest do końca października i potrzeba jeszcze podpisania jednej umowy, żeby ona się zrealizowała do końca września i można było wykorzystać wszystkie środki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do pani skarbnik albo w sprawie zmian? Proszę pani Aleksandra. Tylko pytanie takie, przepraszam, mogę na chwilę. Ja chciałam tylko zapytać o jedną rzecz, bo dalej mamy tu wyzerowane środki na centrum mieszkaniowo senioralnego, czyli nie ma tych pieniędzy, te 2 miliony praktycznie nie, są. Środki były na początku roku przy uchwalaniu, a później były wycofane, tak? Są wycofane, czyli one nie wrócą na razie do budżetu, prawda? Na dzień dzisiejszy na razie to zadanie nie jest planowane. Rozumiem. I jeszcze mam takie pytanie. Bo tutaj mamy na wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych, zakup i montaż kontenera do wyposażenia stadionu miejskiego w Rabce Zdroju i też są wyzerowane, czyli kupiliśmy już ten kontener? Nie, pani radna, były założone, że będziemy kupować, ale później środki te zostały przeznaczone na budynek, na modernizację tego budynku na stadionie, więc nie kupiliśmy na dzień dzisiejszy. Do wysokości były środki zabrane? 30 tysięcy, nie pamiętam dokładnie, ale mogę to sprawdzić i albo pod koniec sesji, albo po prostu przekażę. Czyli też nie będzie tego kontenera, tylko nie. To jest złożone wszystko w ten budynek, tak, który remontujemy w tej chwili na stadionie. Tak, tak, tak. Rozumiem. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Pan Dariusz. Ja mam jeszcze pytanie, jestem do pani skarbnik. Opracowanie dokumentacji na te boczne drogi zakopiańskie, bo to było zabrane, wyzerowane jest, bo ten projekt nie powstał, tak? Panie radny, środki były zaplanowane, to ale... 60-50 w tym akurat. Tak. Były środki zaplanowane na te dokumentacji na bocznej zakopiańskiej, natomiast zostały one przesunięte też na dokumentację stabilizacji osuwiska na ulicy Zakopiańskiej. No to dobrze, ale to nie było z czegoś innego i no stąd się wzięło akurat, to powrócą te pieniądze do... Czy to jest zabrane i... Na dzień dzisiejszy nie ma ich. Jeżeli będzie jaka potrzeba, że będzie już trzeba robić dokumentację, a będą środki, no to wrócą z powrotem do budżetu. No to
zostają bo. Na dzień dzisiejszy było pilniejsze zadanie, na pewno stabilizacja osuwiska. Trzeba było szybko podpisać umowy na dokumentację, zgodnie z tym zostały przesunięte. To nie można było jeszcze do zimnego pisma zapytać? Tam ludzie czekają na te drogi. No to wiemy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały nr 38 w sprawie zmian w budżecie gminy Rawka Zdrój na rok 2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 9 głosów jest za przyjęciem projektu uchwały, 1 głos wstrzymujący się. Wobec tego projekt uchwały nr 38 w sprawie zmian w budżecie gminy Rawka Zdrój, a 2 głosy przeciw, przepraszam. Przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad 68 sesji, to jest punkt 4, podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej i podpunkt 1. W sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika i to jest projekt uchwały nr 35. Ten projekt był opiniowany przez Komisję Budżetową. I pozytywna opinia, tak? Nie. Nie. 36 był. A 36, tak? 36. To ja może tak odczytam. W sprawie zasięgnięcia, bo to jest tak, w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika i tutaj na podstawie artykułu 18. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, zasięga się od komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika zgłoszonego w wyborach na kadencję 2024-2027 w trybie artykułu i prawa o ustroju sądów powszechnych. Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Rawce Zdroju do przesłania łącznie z uchwałą danych osobowych kandydata na ławnika, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne. I to jest imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki, data, miejsce urodzenia, numer PESEL, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i na podstawie artykułu 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo ustroju sądów powszechnych Rady Gminy zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Wobec powyższego należy podjąć przedmiotową uchwałę. Niniejszy projekt uchwały nie rodzi skutków finansowych dla gminy. Czy nie ma chyba pytań do tego projektu uchwały? Nie ma. Wobec tego poproszę o głosowanie w sprawie projektu nr 35. Zasięgnięcie od komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydacie na ławnika. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo Państwu. Podpunkt drugi. W sprawie powołania zespołu w celu przygotowania i postanowienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. To jest projekt uchwały nr 36. I ten projekt uchwały był opiniowany. Tak, opiniowany na Komisji Budżetowej w dniu wczorajszym. I była pozytywna opinia. Zostały wybrane zespół w celu przygotowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. I jest to tak, radna pani Aleksandra Koper, radny Ptak Piotr, radny Kwatyra Jan i radny Skowron Michał. Nie. Tutaj zostało wszystko zaopiniowane. Rozumiem. Teraz głosowanie.
Rozumiem, że nie ma więcej żadnych uwag, zastrzeżeń. Głosujemy projekt uchwały nr 36. Głosujemy. Projekt uchwały nr 36 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania i postanowienia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 12 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo za głosowanie. Przechodzimy do punktu 5. To jest w sprawie uchylenia uchwały nr 54 łamane przez 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Kto z Państwa tutaj zgłaszających projekt uchwały przedstawi ten projekt? Pani Aleksandra? Proszę. Jest? Tutaj był, bo jeszcze też, przepraszam, jeszcze chwilkę, bo ja prosiłem, właśnie, tak, właśnie chciałem radcę prawnego tutaj, na, jakby można było pana radcę prawnego poprosić. Dobrze. Czyli co, poczekamy? No można przeczytać, a potem przyjdzie, będzie pani przeczyta. Tak, mogę, to nie wiem, panie przewodniczący, mam czytać? Proszę przeczytać. Tak? Tak. Dziękuję. To jest w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2023, pozycja 40, z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę, numer to jest, przepraszam, L4, nigdy nie znałam tych cyfr. 54, dziękuję. 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabka Zdrój. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie. Uchyla się uchwałę nr 54/442/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 5 września 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Podjęcie niniejszego projektu uchwały związane jest z ograniczeniem terenów zielonych na terenie Parku Zdrojowego, a także wycięcia drzew w celu postawienia trzech budynków o powierzchni 40 m² każdy, jak również braku kanalizacji i wody bieżącej na tym terenie. Rabczański Park jest jedyną oazą zieloną, atrakcją, która powinna pozostać w takim kształcie jak dotychczas, a nie zmieniać tego krajobrazu poprzez zabudowę gastronomią i pawilonami handlowymi. Na dzień dzisiejszy burmistrz wyraził zgodę na budowę w parku na 4 duże obiekty, tym samym zmniejszając tereny zielone, które uzdrowisko Rabka Zdrój powinno powiększać, a przepraszam, przeszkadzam, przepraszam, przepraszam. Mogę kontynuować? Projektu uchwały może by wypadało, żeby chociaż burmistrz miał projekt uchwały o przyszłaniu i czytaniu. Był rozdawany, myślałem, że wszystko jest. Nie ma się co do tego. Czytam głośno. I widzieć, no, słucha pani, to ja akurat dobrze. Proszę bez dogadywania sobie na spokojnie. Pani Ola przeczyta. Jeszcze raz może wrócę do tego. Podjęcie niniejszej projektu uchwały związane jest z ograniczeniem terenów zielonych
na terenie Parku Zdrojowego, a także wycięcia drzew w celu postawienia trzech budynków o powierzchni 40 m kwadratowych każdy, jak również braku kanalizacji i wody bieżącej na tym terenie. Rabczański Park jest jedyną oazą zieloną, atrakcją, która powinna pozostać w takim kształcie jak dotychczas, a nie zmieniać tego krajobrazu poprzez zabudowę gastronomią i pawilonami handlowymi. Na dzień dzisiejszy burmistrz wyraził zgodę na budowę w parku na 4 duże obiekty, tym samym zmniejszając tereny zielone, które uzdrowisko Rabka Zdrój powinno powiększać, a nie pomniejszać, dbając o walory klimatyczne. W związku z powyższym podjęcie niniejszego projektu uchwały jest zasadne i wynika z troski o ochronę terenów zielonych i krajobrazu obecnego Parku Zdrojowego, który jest największą atrakcją dla mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy oraz posiada walory klimatyczne. Niniejszy projekt uchwały nie rodzi skutków finansowych dla gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, widzę, że tak, chce zabrać głos. Chciał zwrócić tutaj do pana radcy. Proszę pana, mam takie pytanie. Jeżeli w uzdrowisku funkcjonuje komisja uzdrowiskowa, a w uzdrowisku taka komisja musi funkcjonować i ma w swoich zadaniach na przykład opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład strefy ochrony uzdrowiskowej, czy taka uchwała nie powinna przejść przez komisję uzdrowiskową wcześniej? Mogę, panie przewodniczący? Generalnie nie wiem, jeśli państwo pozwolicie, to sobie usiądę. Witam Wysoką Radę, pana burmistrza, panią burmistrz, wszystkich obecnych pracowników. Odpowiadając na to pytanie, to ja rozumiem, że to jest projekt wniesiony przez grupę radnych, tak? Takiej sytuacji na wprost statut akurat nie reguluje, bo to jest, statut mówi, że projekty uchwał, które powstają z inicjatywy przewodniczącego komisji lub klubu radnych, muszą być skierowane do burmistrza w trybie zaopiniowania, jeżeli wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, więc pewnie per analogiam powinno być podobnie z inicjatywą uchwałodawczą grupy radnych, ale na wprost statut o tym nie mówi. Także no, ja mogę tu tylko przytoczyć literalne brzmienie statutu. Generalnie jeśli chodzi o statut, to wygląda w ten sposób. Ja tą, jeśli mogę się wypowiedzieć na temat tej uchwały, ogólnie tutaj pani radna z projektem uchwały tutaj była u mnie dzisiaj i ja go opiniowałem. Generalnie jest tu pewna wątpliwość związana z tą uchwałą, tak? Ona dotyczy tego, bo jest to uchwała uchylająca. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza dość duży rygoryzm, jeśli chodzi o podejmowanie uchwał nowych i zmiany. Tak, generalnie to tak należy powiedzieć. Jest tam taki artykuł 27, który mówi, że do zmian uchwał stosuje się dokładnie te same zasady, co do podejmowania tych uchwał, czyli tam artykuł 20, 14 i te wszystkie przepisy takie, które normują tryb podejmowania uchwały w sprawie uchwalenia nowego planu albo zmiany planu. Tu mamy do czynienia z uchyleniem. No i teraz pytanie, czy uchylenie stanowi zmianę? No, jeżeli by przyjąć taką interpretację, to wiadomo, że tutaj mamy niedochowane te, stąd ta moja adnotacja na uchwale, niedochowane te obowiązki konsultacyjne, wnioskowe, tam jest ich bardzo dużo generalnie, no cała procedura planistyczna.
widziałem jedno orzeczenie, które przyjmuje taką interpretację sądu administracyjnego, ale nie krakowskiego. Natomiast jeżeli przyjąć interpretację odmienną, czyli że uchylenie nie stanowi zmiany, no to wówczas taka uchwała by się mogła obronić, no ale gdzieś o tyle chciałem o tym Państwu powiedzieć, żeby potem nie było jakiejś zastrzeżeń co do obsługi prawnej, że nie zwracam na to uwagi, że jest jakieś tam ryzyko, które jest związane z podjęciem tego rodzaju uchwały. Ono jest dla mnie większe niż kwestia tego opiniowania przez komisję uzdrowiskową. No, natomiast jakie byłoby podejście tutaj wojewody, bo w ogóle jest taki przepis, który mówi dodatkowo o przekazywaniu tych uchwał wojewodzie poza normalnym trybem, też w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, więc jakie będzie podejście wojewody do takiej uchwały, ja po prostu nie wiem. No to mówię od razu, ale może być też takie i gdzieś tutaj jakieś ryzyko prawne identyfikuję z tym związane. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, jeszcze jakieś chciałbym jeszcze zapytać, czy jako przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej mogę się zwrócić do wojewody z takim zapytaniem, czy ta uchwała mogłaby, powinna być procedowana przez komisję? Czy to ma jakiś, jeżeli pan... To znaczy, no trybu takiego nie ma formalnego, tak? Generalnie, no... Uchwała i tak jest przekazywana, każda musi być przekazana w ciągu 7 dni do nadzoru prawnego wojewody. No oczywiście każdy może gdzieś tam do wojewody napisać, zwrócić uwagę, natomiast no nie ma formalnego trybu po prostu, który to normuje, tak? Ja się cały czas tego trzymam, że z urzędu po prostu jest komisja uzdrowiskowa, która no ja uważam, że powinna procedować tą uchwałę. Bardziej, że to ma. Oczywiście, przy czym tutaj no to jedna rzecz wymaga podkreślenia, że komisja rady jest organem rady, natomiast nie organem zewnętrznym. No, rada działa jakby jako całość na zewnątrz, ale tak jak mówię, no każdy może napisać takie pismo, no formalnie tutaj procedury nie ma żadnej unormowanej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Ja mam pytanie do burmistrza, czy uchylenie tej uchwały poprzedniej nie rodzi, bo jestem tutaj zwrotny, niniejszy projekt nie rodzi skutków finansowych dla gminy. Czy już w związku z nowym planem zagospodarowania zostały poczynione jakieś przygotowania do inwestycji i tak dalej, jakieś nakłady, które właśnie będą anulowane w związku z tym i przynoszą straty gminie? Dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy rodzi, na pewno rodzi skutki finansowe. Z jednej strony poczyniliśmy pewne działania, były między innymi zrobiony przetarg. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz z tym związana to jest również to, o czym mówiłem od samego początku, jak planowaliśmy to zrobić, mianowicie pokazywałem Państwu też wyliczenia, ile kosztuje nas utrzymanie parku, ile nas kosztuje utrzymanie szalet, między innymi miejskich. I stąd między innymi moja propozycja była taka, żeby można było to zrobić inaczej, żeby ktoś te koszty wziął inny na siebie, a nie wszystkie koszty, żeby pozostawały po stronie samorządu. Z tego to wynikało między innymi. Natomiast powiem tak, patrząc tutaj jeszcze na to, bo widzę, że pan mecenas tu wpisał jakieś zastrzeżenie. Jeżeli można było, panie przewodniczący, to bym prosił o wyjaśnienie, co to jest i czego to zastrzeżenie dotyczy. To jest, panie burmistrzu, dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, wyjaśniłem to. Czyli to jest kwestia tego wątpliwości, czy tutaj ten tryb cały dotyczący uchwały planistycznej, czy on nie wymaga takiego samego procedowania jak przy zmianie, tak? A jeśli wymaga jak przy zmianie, to wymaga tak jak przy uchwaleniu nowej, no więc wtedy by było, no to jest ten cały obowiązek, czyli wnioski, urbanista i tak dalej, to, ale też dwie uchwały. Ta uchwała, wtedy musiałaby być też uchwała o przystąpieniu do, ja sobie to wyobrażam jako chyba do zmiany planu poprzez uchylenie tej uchwały takiej. Chyba tak by to musiało wyglądać, no ale tak jak mówię, no ponieważ to jest uchwała uchylająca, to wprost nie jest uregulowane.
No ale spotyka, jest przynajmniej jedno, tak na szybko zidentyfikowałem, takie orzeczenie, które tak stwierdza. Czy, ale nie, nie jest to Kraków, no to, to, to też jest ważne, więc nie, nie chcę... Nie jest to uregulowane prawnie, nie, nie, nie jest to uregulowane wprost przepisem. Tak. Dziękuję. Także to dotyczy dokładnie tego, o czym mówiliście. Zmiany do tego, co było wprowadzone. Dziękuję wcześniej. Bardzo panu. Czyli wprowadzamy zmiany państwa... te, które były wcześniej. Co do infrastruktury, natomiast nie co do terenu. Ale tego co do wszystkiego, bo uchylamy uchwałę. Uchylamy to całkowicie. Czy to planowany był basen, czy to cała reszta, bo to było zmienione w spisie planu punktowego. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dobrze, to pan burmistrz. Jeżeli był planowany, tak, dobra, planowana burmistrz. Budowa basenu przy panie Pawle, pan burmistrz teraz, dobrze? Wodnym, to znaczy, że nie jesteśmy za tym, żeby ten basen powstał. Mam to rozumieć w ten sposób? Ale nikt o tym nie wie. Obok wodnego placu. Pan burmistrz teraz chce zabrać głos. Panie przewodniczący. Ja powiem tak, że w uzasadnieniu, które tam jest pisane, ja się po prostu nie zgadzam. Jeżeli można, jest pan naczelnik Wydziału Geodezji, który mógłby się do tego odnieść, bo tam są powiedziane między innymi takie rzeczy, że będzie tam wycinka drzew, następnie, że nie ma tam kanalizacji wody bieżącej. Uważam, że te miejsca były tam sprawdzone. I to nie jest tak, jak tu jest w tym uzasadnieniu wpisane. No to i druga sprawa, wiecie państwo, szanowni radni, proszę mi powiedzieć, czy uchwały, które ja proponuję jako burmistrz, czy którejkolwiek z tych uchwał, żeście państwo nie dostali. Ja po raz kolejny wprowadzacie uchwałę, której nawet nikt nie raczy mi dać. Teraz otrzymałem od przewodniczącego, więc stąd wiem, co w tym dokumencie jest. Bardzo bym prosił, żeby... Jeżeli są takie rzeczy, żebym przynajmniej otrzymał ten dokument, bo ja chciałbym się też do niego odnieść. Natomiast nawet takiej szansy państwo mi nie dajecie. No, dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Ja chciałam tylko przypomnieć, że to, co, o czym mówimy, to są też toalety w parku, te, które są już budowane. Tam jest wydane pozwolenie na rozbudowę tych toalet. To, co mówiliśmy, budynki, które były tam wstępnie zaproponowane i zaprojektowane w parku, to są tylko trzy z tego, co się orientuję i dlatego pozwoliłam sobie poprosić tu naczelników, ponieważ tym zajmował się pan Adam i pan Paweł, więc miejsca, które wskazali, chciałabym, żeby powiedzieli, czy są to miejsca takie, które będą wymagały jakichś takich rzeczywiście drastycznych jakichś działań w parku, że będzie to wiązało się z wycinką drzew, jak tu pani uzasadniała Koper tą uchwałę. Może pana Adama, gdyby pan przewodniczący pozwolił, chciałabym prosić o wyjaśnienie. Miejsca, które wybieraliśmy, były wybierane w sposób, żeby jak najbardziej ograniczyć jakąkolwiek ingerencję w tą zieleń, więc w tych miejscach ewentualnie jedynie jakieś zabiegi kosmetyczne na drzewach czy krzewach mogły być przeprowadzone, bo nie przewidywały tam akurat żadnej wycinki. Ewentualnie może jakieś przesadzenia, ale ograniczające się do zabiegów kosmetycznych. Czyli uzasadnienie jest już, rozumiem, niewłaściwe w tym momencie, nieprawdziwe. Dobrze. Pani Aleksandra? I jeszcze chciałabym poprosić pana Pawła, żeby to, powiedział. To może pani Aleksandra i poprosi pana Pawła. Do tego, co pan powiedział, panie Adamie, na jednej z komisji otrzymaliśmy, to jest dokładnie 12 maja, później była komisja też 7 czerwca 2023 roku. Mam wydruk i to jest z pana wydziału akurat. To jest przeniesione przez pracownika wydziału tutaj na komisję i pokazane, zaznaczone na mapie, gdzie mają powstać te budynki. Ja może poproszę pana, może by się udało w systemie znaleźć i wyświetlić na dużym ekranie tą mapę, żeby wszyscy mi powiedzieli, czy to będą na palach budynki, ponad wierzchołkami drzew, bo to tak wygląda z tego projektu tutaj. Bo tu wszędzie, gdzie są zaznaczone budynki, to są drzewa.
Więc przesadzanie starych drzew w parku, nie bardzo to widzę, panie Adamie, no przykro mi. Nie wiem, może pan jest zna pan system Paweł też i metodę. Proszę mi pozwolić, pani burmistrz, dobrze? Ja będę mówić, pani sobie będzie mówić w odpowiednim czasie. Poza tym jest pismo, panie burmistrzu, skierowane do radnych 12 maja 2023 do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z prośbą. I przeczytam. Burmistrz Rabki Zdroju zwraca się z uprzejmą prośbą do Komisji Rady Miejskiej o wyrażenie opinii w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych zlokalizowanych w Parku Zdrojowym. Nadmieniam, że grunty wymienione i opisane w wykazie nieruchomości załączonym do niniejszego pisma są przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargowym, a wyliczony czynsz powinien być płacony w każdym miesiącu trwania umowy, to jest przez 10 lat. Z uwagi na to, iż działalność handlowa usługowa parku ogranicza się głównie do sezonu letniego, zasadnym byłoby obniżenie czynszu poza sezonem. Proponuję, aby pełna wylicytowana stawka czynszu obowiązywała w miesiącach maj i wrzesień, a w pozostałych miesiącach została obniżona do tzw. symbolicznej złotówki. Powyższy sposób naliczania czynszu za zgodą Rady Miejskiej został zastosowany w przetargu stoisk handlowych w parku przeprowadzonym w 2020 roku i zasadnym byłoby, aby osoby, które przystąpią do planowanego na czerwiec 2023 roku przetargu, były potraktowane w ten sposób. Mając na uwadze powyższe, burmistrz Rabki Zdroju wnosi jak następnie. I tu jest wykaz właśnie ten nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Podpisał burmistrz miasta magister Leszek Świder. To jest jedna sprawa. Mam również kserokopię pisma, ogłoszenia. Burmistrz Rabki Zdroju ogłasza przetarg na usty nieograniczony na dzierżawę. I tu jest stoisko. Teren o powierzchni 40 m2 zlokalizowany na działce. Tu są numery w parku przy miasteczku komunikacyjnym na teren. Teren przeznaczony na lokalizację budki gastronomicznej, sprzedaż lodów, kawy, napojów, deserów, waty cukrowej. Z wyjątkiem fast foodów, dań barowych i typowej żywności spożywczej. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego 456,58 zł brutto. Wadium 91,32 zł. Okres obowiązywania umowy 10 lat. Takie samo jest stoisko numer 2, stoisko numer 3. Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2023 przy ulicy Parkowej i są podane godziny przetargu i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, panie burmistrzu, że było to właśnie na komisji procedowane, gdzie wszyscy żeśmy radni z komisji prosili pana, żeby pan te przetargi wstrzymał. Żeby pan jednak tych przetargów nie przeprowadzał. Pan jednak to zrobił następnego dnia. Myśmy mieli komisję dzień wcześniej, później był dzień, gdzie odbyły się przetargi. Zrobił pan to. Dlatego dziwi mnie pana argument, który, gdzie pan mówi, że utrzymanie parku nas tyle kosztuje, a z tych pism, które przeczytałam, ewidentnie wynika, że pan praktycznie obniża czynsze, daje praktycznie za grosze dzierżawę na 10 lat. Czyli to jakby pan sobie w tym momencie zaprzecza. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Chodzi o kolegę przewodniczącego Komisji Uzdrowskowej. Gdzie komisja była i pan, gdzie w dniu 5 września 2022 roku wprowadzona została uchwała w sprawie zmiany, i tu jest zmiana, i nie było tych procedowanych wszystkich przepisów, o których żeśmy mówili, czyli artykuł 27, bo tu jest ewidentnie zmiana. Tu jest uchylenie, a tu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Gdzie pan był, panie przewodniczący, wtedy, że pan nie zwołał, nie przedyskutował tej uchwały, nie omówił tego, że tak powiem, z częścią rady, bo to część rady należy do komisji uzdrowiskowej, nie przedstawił pan stanowiska wtedy na sesji, nie powiedział pan na przykład, że to się panu nie podoba, tamto się komisji nie podoba, tylko po prostu przyjął pan to, jak gdyby nigdy nic. A to jest ta uchwała, którą my w tej chwili uchylamy, która pozwala na wprowadzenie dużych zmian właśnie kosztem parku, zieleni w parku. Więc pytam się, dziwię się, że pan jest oburzony. Ja jestem oburzona, że pan tego nie zrobił 5 września 2022 roku. Czy jest pokaz, możemy zobaczyć mapę, jak to ma wyglądać w rzeczywistości i w realu. Proszę mi powiedzieć, które drzewa pan będzie przesadzał, panie Adamie? I które krzewy pan będzie przesadzał? I gdzie tam jest woda i gdzie tam jest... Nie będę żadnych drzew przesadzał. Miejsca pod te stoiska były dobierane nie poprzez zdjęcie ortofotomapę,
tylko poprzez wizję w terenie. One zostały wskazane, wybierać miejsca, żeby nie było ingerencji w zieleń. Na zdjęciu przedstawionym no, są korony drzew, szerzej rozpięte niż to widać. Może inaczej, bo ja podejdę, przepraszam, ja podejdę, ja znam świetnie, pachnie, to jest to pierwsze, tu są kopty, żebyście Państwo mieli sytuację dobrą, tu są kopty, tak dobrze mówię, Panie Adamie? Koło kortów tu ma być, czyli jak tu jest aleja, to tu jest park linowy. Nie. Tu jest plac wodny, tu jest przede wszystkim, tu jest plac wodny. Tak. Ale ja mam pytanie, w przepisach budowlanego nie ma 8 metrów od zieleni? Gdzie jest parku w przestrzeni Austrii, a gdzie jest 60%? Gdzie jest 60%? Pojedynczo proszę, bo nie na te pytania odpowiadać. No Pani, proszę, dobra, proszę, mów, no dobrze. Nie, bo ja mam pytanie, to powoli, powoli, nie powoli. Z tego, co się orientuje, że jest... Ale się... Panie Darku, Pani Ola zadała pytanie, że tak, żebyśmy nie... Tak, Panie Adamie. I tam są drzewa, stare drzewa. Nie mówię, że są drzewa, tylko mówię, że budynki mają być wkomponowane pomiędzy drzewa, pod koronami. Przestrzeń była tak dobierana, była rozmierzana, byliśmy tam sami dwa razy, upewnialiśmy się, że to się zmieści. Nie ma możliwości, żeby te wycinki drzew były tam prowadzone i na to też nie będzie zgody. Tak. 8 na 5. 8 na 5, no mniej więcej. Dobrze, dobrze. Było to kontrolowane. Panie Adamie, pytanie takiego, jako chodzi o budynek. Moment. Wszyscy dostaną głos. To budynek, który będzie, nie ma w przepisach, że od nie wiem jak to nazwać, park, las, jak to chciał zieleni, teren zielony. Drzew nie ma 8 metrów przepisu. Może myślimy o lasach, aczkolwiek to są przepisy budowlane, więc... A to jest na zgłoszenie? No nie ja dopełniałem tych formalności z tej strony, w zakresie mojego wydziału było tylko przeprowadzenie tego przetargu, więc nie ja powinienem na to pytanie odpowiadać. A kto? No to my teraz się tam... A kto granica w takim razie? Dobrze, pan burmistrz prosił o głos. Ja mam. Pani radna powiedziała tak, co do obniżenia tych kosztów opłat, bo tak było kiedyś wcześniej. I z tą propozycją faktycznie do Państwa wystąpiłem, ale proszę również powiedzieć, że nie zaakceptowaliście to Państwo jak najbardziej i zrobiliśmy, że nie będzie żadnego obniżenia przez cały rok. I przetarg, który żeśmy zrobili, niezależnie od tego, czy będą goście, czy będzie sezon, czy nie, to płatność jest przez cały rok kwoty tej, jaką kto wylicytuje. I tak to jest. Mogę, Panie Przewodniczący? Dziękuję. Momencik. Pani burmistrz, Pani ja się Ola, chciałam odnieść pan, do wypowiedzi. Chyba, że tylko do tej wypowiedzi. Panie burmistrzu, wyglądało to w ten sposób, że Pan jak gdyby to pismo wycofał wtedy na komisji. Komisja nie wyraziła jak gdyby swojej opinii w Ale tym temacie. Tyle nie wyraziliśmy opinii i Pan na drugi dzień zrobił przetarg. Pomimo, tak jak powiem jeszcze raz, komisja prosiła budżetowa, radni prosili o to, żeby Pan to wycofał. Dziękuję bardzo Pani burmistrz. Mam pytanie do pana Adama. Ja bym chciała, żeby pan powiedział, jak odbyła się licytacja, ile przystąpiło osób i jakie są kwoty za te tereny, które są wydzierżawione. I co tam będzie, bo żeby to była też jasność. Protokół, aczkolwiek stawką wyjściową były stawki przyjęte... Nie, to nie były stawki przyjęte... powietrza, tylko stawki, które obowiązują u nas jako stawki na cenach, które czyli zostały rozumiem, że nie są niższe niż te, które płacone są. Więc tylko mogły być to wyższe stawki w kolejnych podbiciach na przetargu i no muszę sięgnąć, jakie są te wyniki. Tam chyba jedno stoisko poszło za około 900 zł, a drugie Panie Adamie, proszę mi odpowiedzieć, czy nie są to niższe stawki niż te, które obowiązują do tej pory na dzierżawę w parku tych rzeczy, które są, prawda? Przy poprzednim przetargu w parku te stawki były bardzo, bardzo mocno podbite jako w ramach przetargu. Natomiast wszystkie inne grunty są w ramach stawek wyjściowych dzierżawione, tych, które zostały ogłoszone w przetargu. No, czy ja przeczytałam?
Jasne. Przeczytałam, teraz jedziemy za jakiś pośrednik. Za jaki powód to poszło? To jest cena wyławcza. No to było ogłoszone na biuletynie informacji publicznej, ale no mogę przynieść protokół i odczytać wyniki, jeżeli to... I to są tylko trzy budynki? Trzy. No. Dobrze, pan Robert. Panie Darku, moment. Pan Robert, halo. Dla mnie to jest dziwne. Nie, nie. Pan Robert tam cały czas trzymał rękę za panem. Proszę państwa, odniosę się do tego punktu, który tu pani wskazała i mówimy. Tam kiedyś stał obiekt i nie przeszkadzał nikomu. A ja, jak zostałem radnym tutaj, podeszłem do wszystkich tych ludzi, którzy tam się zbierają i zapytałem się, przedstawiłem się jako radny. To było jakieś dwa lata temu. Obeszłem i pytam się tak, co by państwo w tym miejscu, czego brakuje, proponowali. Więc powiedzieli dwóch rzeczy, żebyśmy mieli dostęp do kawy w jakiejś mała gastronomia, żeby w tym miejscu była. I drugi punkt, wodny czerpania dla psów. Nawet tak to określili, żeby była woda dla psów. Ten punkt zrealizowaliśmy, ja tu prosiłem pana Ptaka i wtedy to chodziłem za tym, zrobił to i tak dalej. Nie zrealizowaliśmy tego drugiego. Jest okazja zrealizować, to jest głos ludzi, którzy tam są. To nie jest głos mój ani moje. Ja będę to popierał, bo to ci ludzie chcą tam, żeby to było. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł. Chciałem się odnieść do tego, co pani Koper powiedziała odnośnie Komisji Uzdrowiskowej. 1 września 2022 roku był opiniowany projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochrony uzdrowiskowej. Więc pani mówi trochę nieprawdę, pani radna. I jeszcze jedną rzecz powiem. Tej rozmowy by teraz nie było, gdyby ta uchwała była na komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę, proszę Pani. Halo. Tylko odczytam halo. Wyniki przetargu, że stoisko numer 1 zostało wydzierżawione za kwotę 600 zł brutto, stoisko numer 2 za 700, a stoisko numer 3 za kwotę 900 zł brutto. Dziękuję. Nie na całym, nie do każdego stoiska zgłaszały się więcej niż jeden oferent. Więc podbijane były stawki. Przy stoisku numer 3 było 3 oferentów chyba, czy 2. A proszę mi powiedzieć, czy w tym piśmie, które ja tam cytowałam pana burmistrza, czy w umowie przetargowej jest też zmiana czynszów, jeżeli chodzi o okres letni i okres zimowy? Nie, nie ma, ponieważ... Czyli będą płacić cały rok taki sam czynsz, tak? Tak. Dziękuję bardzo. To ja może też takie pytanie wrzucę. Nie wiem, kto mi odpowie, ale tak, w przypadku, gdyby została przegłosowana ta uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozumiem, że uchwała nie działa wstecz, tak? Czyli to, co zostało już do tej pory zrobione, to zostaje. Czy... Czy ktoś z Państwa do głosu jeszcze chce się zgłosić? Dobrze, nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 39 w sprawie uchylenia uchwały nr 54 łamane przez 442 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 5 września 2022 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Rabka Zdrój. Hmm,
Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 8 głosów za przyjęciem projektu uchwały nr 39, 4 głosy przeciw. Wobec powyższego projekt uchwały nr 39 przechodzi do realizacji. Dziękuję Państwu za głosowanie. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Radni, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że uważam, że projekt tej uchwały nie wyczerpał wszystkich koniecznych, potrzebnych i możliwych znamion przygotowania rzetelnego projektu uchwały. I powiem tak, jeżeli została ona przyjęta, ja to zgłoszę do wojewody, ponieważ wcześniejsza, to o czym mówił pan Paweł, wcześniejsza przygotowany projekt uchwały, musiały się odbyć konsultacje, wszystkie te rzeczy, było posiedzenie komisji. Natomiast proszę mieć świadomość tego, że wrzucanie na sesję w ciągu 5-10 minut czy pół godziny przed sesją pewnych projektów uważam osobiście za psucie prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Mamy tutaj tak, pismo to jest do pana burmistrza w sprawie wykonania drobnych niezbędnych robót w dolnej części osiedla Traczykówka. To jest do wglądu w biurze rady, dostaliśmy do wiadomości tylko. I tutaj kolejne pismo w sprawie przekazania zlecenia do ZWIK w Rabce Zdroju na przebudowę łącznika sieci wodociągowej z rejonu ulicy Krótkiej do istniejącej sieci w rejonie Kresówki. I tak samo to pismo jest do wglądu w biurze rady. I tutaj mamy pismo od pana burmistrza. Rada Miejska w Rabce Zdroju dotyczy wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Burmistrz Rabki Zdroju w załączeniu przekłada sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Myślę, że nie wiem, czytać to pismo, czy jest do wglądu w biurze rady. O, jeżeli chodzi o pisma, to tyle. Interpelacje i zapytania radnych. Dziękuję. Pan Jacek. A to może jeszcze pan Rafał, widzę pisma, interpelacje i zapytania. No jesteś, pan Rafał jest drugi. Dobrze, to wrócimy do pana. Nie ma. Pan Jan nie zawiódł. I tutaj chciałem do pana burmistrza zwrócić się z takim wnioskiem o ponowne podjęcie rozmów z Wodami Polskimi w sprawie tego potoku Gorzki i oczyszczenia koryta tegoż potoku. No, ostatnie ulewne deszcze pokazały, jakie możliwości ma ten strumyczek, a w dalszym ciągu on pozostaje niedrożny. Tam było zalanie szpitala, znaczy i po drodze również innych obiektów, więc raczej to jest sprawa taka no, pilna. I mam jeszcze taką interpelację. Szanowny panie burmistrzu, w każdym mieście nowo powstające inwestycje są powodem do dumy i radości, zwłaszcza jeżeli są to obiekty wzbogacające już istniejącą, aczkolwiek skromną infrastrukturę rekreacyjno-sportową, rozszerzającą ofertę turystyczną. Czy tak jest w Rabce? W ciągu ostatnich 3 lat zostało ukończonych kilka inwestycji, które takimi perełkami powinny być. Mam tu na myśli budowę bulwarów nad Pończanką, stadionu czy wodnego placu zabaw w parku. Powinny być, a nie są. Dlaczego? Dlatego, że mimo zainwestowanych naprawdę dużych środków finansowych, żadna z wyżej wymienionych inwestycji no nie działa prawidłowo i tu się nie czarujmy. Liczne usterki, niedoróbki, wadliwie zastosowane materiały sprawiały,
spore kłopoty eksploatacyjne, uniemożliwiające niezakłócone korzystanie z obiektów. I tutaj w czasie prac budowlanych taka instytucja jak Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien sprawować kontrolę nad wszystkimi etapami inwestycji. Ja już może pominę to wymienianie tych obowiązków inspektora, to co do tej osoby należy, a powinien on praktycznie sprawować nadzór od momentu wbicia łopaty po moment, że tak powiem, zakończenia i praktycznie powinien czuwać nad wszystkimi rzeczami, począwszy od zastosowanych materiałów, przez technologię, która, że tak powiem, została zrealizowana przy tej inwestycji, skończywszy na prawidłowym uruchomieniu i prawidłowym funkcjonowaniu. Odnosząc to wszystko do naszych rabczańskich inwestycji, spróbujmy dociec, gdzie był inspektor nadzoru. I tak, pierwsza inwestycja, bulwary nad Pomniczanką. Nieczynny wodospad w związku z wykonaniem jego elementów z niewłaściwych materiałów, innych niż pierwotnie zakładał projekt. Konieczność ponownej przebudowy strumyka sensorycznego w związku z jego wadliwym wykonaniem. Remont fontan w związku z rozpadającą się ich kamienną obudową. Z podobnych względów naprawy wymagała okładzina kamienna ławeczek betonowych. Stadion miejski. Zalewany przez spływające wody powierzchniowe, niewłaściwa niwelacja terenu, co wpłynęło na usytuowanie płyty boiska w stosunku do bieżni oraz konieczność regulacji poziomu grubością tartanu, a nie betonowym podkładem. I tu jest ewenement na skalę chyba ogólnopolską, o ile nie światową. Wodny plac zabaw, wadliwe wykonanie pomieszczenia dla urządzeń sterujących. Błędnie wykonane podłoże, które w sposób stabilny powinno utrzymywać płyty, którymi wyłożony jest plac. Płyty są niestabilne, przez co stwarzają zagrożenie dla biegających i bawiących się tam dzieci. To tylko kilka z najistotniejszych problemów, które jednak zmuszają do postawienia kilku ważnych pytań. Po pierwsze, w jaki sposób wybierani są reprezentujący interesy inwestora inspektorzy nadzoru budowlanego? Dwa. Jakimi kryteriami wyboru kieruje się Urząd Miasta, podejmując decyzję o podjęciu współpracy z inspektorem? Trzy. Czy procedura wyboru inspektora nadzoru jest przeprowadzona odrębnie dla każdej nowej inwestycji? Cztery. Czy po zakończeniu inwestycji Urząd Miasta dokonuje ewaluacji pracy konkretnego inspektora nadzoru pod kątem pojawiających się problemów po zakończeniu inwestycji, której celem byłyby w przyszłości właściwy dobór nadzoru odpowiednio reprezentującego interes inwestora, czyli nasz. I ostatnie pytanie, właściwie już nie związane z zatrudnianiem inspektora, ale bardzo istotne i z którym ja się osobiście zetknąłem i powiem szczerze, było mi bardzo głupio w tej sytuacji. Czy nie byłoby właściwe przekazanie radnym informacji zawierających numer telefonu do osób realizujących stałą opiekę serwisową na obiektach, z których korzystają kuracjusze i mieszkańcy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Rafał, czy jedziemy dalej? Pan Michał? Dobrze. Wczoraj jeden z obywateli, z mieszkańców przekazał taką informację i to by do Piotrek, do ciebie, to nie jest interpelacja w sensie formalnym. Prosił mnie pan, żeby zwrócić uwagę, że przy aptece na Poniatowskiego obok kratki ściekowej w bardzo niewidoczny sposób, a tak ukryty, woda w silnym strumieniu podmywa pod smołówkę i po pewnym czasie po prostu ona już wypłuka i to się załamie w tym miejscu, żeby zwrócić i zmienić kierunek tej wody, która tam biegnie. Ale to jest woda opadowa. Tak, to jest woda tuż przy kratce ściekowej. Akurat kanalizacją deszczową zajmuje się miasto. No nie wiem, to dlatego ja się pytam ciebie, bo ty jesteś taki szpec od tych wszystkich spraw. W związku z tym zwracam się do ciebie, a ty już masz informację, więc tak.
A inne informacje to później w pytaniach. Poproszę o głos jeszcze. Dobrze. Pan Robert? Ja tu chciałem takie cztery takie wnioski, które dotyczą właściwie tej powodzi, jakby powiedzieć, małej powodzi na Traczykówce, tam pewne uzupełnienia, pewne poprawki i tak dalej. Złożę to na piśmie tutaj na pana ręce. I jeszcze jedną taką mam zapytanie. Prosił mnie pan, nawet powiedział, żeby nazwiskiem operować, pan Żurek. Chciał uzyskać informację dotyczącą pewnych tutaj jakichś, jakichś urzędniczych spraw, ubezpieczenia czy coś, i mówi, że no, jakby powiedzieć, że to nie jest istotna taka informacja, którą musi on składać na piśmie, już nawet to udzielić telefonicznie. Więc nie wiem, jakie są procedury, ale zgłaszam, że jeżeli jest taka możliwość odnośnie przekazania, nie musi się tego, to żeby ci pracownicy jakby będzie traktowali to w taki sposób, że... No ja nie znam takich wszystkich procedur, ale prosił mnie, żeby ten temat tutaj po prostu poruszyć. Panie przewodniczący, jeszcze jedna. Proszę. Przypomniałem sobie, proszę państwa, na ulicy Orkana, na wysokości zakładu fryzjerskiego, jak się wjeżdża na osiedle Orkana, w wysokości zakładu fryzjerskiego i zjazdu w dół pierwszą uliczkę do bloku. Spod pęknięć Smołówki w dwóch miejscach non stop wycieka woda. Po prostu ją widać cały czas w korycie aż do ulicy Głównej. I chciałem prosić, żeby to się tym zainteresować, bo upalne dni to po prostu strumyczek się sączył dosyć. Czy albo tam jest rura pęknięta, pod ziemią, nie wiem, coś co trzeba zobaczyć, bo już paru ludzi zwracało na to uwagę. Nie wiem, no coś tam jest w każdym razie, bo tam jest ugięcie, proszę państwa, przed tym zwalniającym progiem jest ugięcie w Smołówce i między innymi spod tego ugięcia i deczko wyżej po lewej stronie, jak się idzie do góry, tak samo, w dwóch miejscach wycieka. Może z metra odległości jednym przy drugim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja też bardziej to związane będzie z ostatnią powodzią w Radce i dotyczy dróg bocznych i odwodnienia przede wszystkim. Poprawy przejezdności. Dotyczy to drogi do Roli Wójciakowa. To jest szlak czarny na Maciejową, to już wspomniałem panu. Panie Burmistrzu, dotyczy też udrożnienia, kolejne pismo dotyczy udrożnienia rur odprowadzających deszczówkę na roli Filasówka. Tam dość mocno zapchana jest ta rura, która odprowadza wodę. I jeszcze tutaj jest prośba mieszkańców roli Sienkówka na ulicy Poniatowskiego. Chcą oni wykonać jakby w swoim zakresie odwodnienie tej drogi na działce o numerze 258, tylko zwracałem się do pana z prośbą o częściowe dofinansowanie rur do tego odwodnienia. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Pani Aleksandra? Tak, ja mam. Znaczy tak, wrócę do tematu przede wszystkim ulicy Gorczeńskiej Nowego Światu. Ja już to sygnalizowałam ostatnio razem z kolegą tutaj Piotrem Ptakiem. On napisał interpelację i ja dołączyłam zdjęcia. Widoczne to było. Dołączam następne zdjęcia niestety z tej ulicy. Co się tam dzieje? Jak to wygląda? W czasie burz, w czasie ulewy. Dzisiaj jak leje, to nie jest to jest Poniatowskiego. To proszę nie włączać na razie. Ja tu trzymam w ręce niestety. To są zdjęcia niestety z ulicy, gdzie ponoć w marcu urząd zlecił firmie i zapłacił za udrożnienie rowów. Te rowy są w dalszym ciągu niedrożne wzdłuż tej ulicy całej, praktycznie od początku szlaku na Maciejową, idąc w dół do Instytutu, przepraszam, to był dawniej Instytut Matki i Dziecka, teraz jest płuc, chorób płuc.
i praktycznie te rowy są dalej nieudrożnione. Po ostatnich ulewach mieszkańcy sami własnoręcznie zaczęli czyścić te rowy ze względu na to, że błoto, tak jak tu widać, wlewa im się na posesję. Mało tego, niektórzy mieli to błoto z tymi kamieniami po prostu w mieszkaniu, w budynku. Po prostu w budynku. I teraz pytanie. Tu cały czas liczymy pieniądze, na wszystko nam zaczyna brakować, a tu płacimy i nie kontrolujemy tego zadania, za które żeśmy zapłacili. Dokąd ci mieszkańcy będą po prostu tak nękani przez ulewę, deszcze i praktycznie przez coś, co urząd powinien zrobić, co zrobił niby urząd, a nie jest to zrobione tak, jak powinno. I tutaj znowu jako mała dygresja na marginesie, gdzie będę włączać do każdego mojego głosu to, co powiedział kolega Jan Kwatyra. Gdzie jest inspekcja nadzoru? Kto to pilnuje? Kto nadzoruje? Kto ewentualnie odbiera te prace? Kto wypłaca za te płace w tym momencie bez kontroli i na przykład zgadza się, że sprawa załatwiona, odfajkowana? Nie może tak być. Nie może tak być, bo to są nasze pieniądze. Naszych podatników to są pieniądze. I w tym momencie ja bardzo proszę, panie burmistrzu, bo dzisiaj znowu leje i ja myślę, że ci ludzie mają ten sam problem, co tu jest na zdjęciach. Dokąd tak będą cierpieć i dokąd to nie zostanie zrobione? Bo naprawdę to jest dramat. To jest naprawdę dramat dla tych ludzi. Wydajmy te pieniądze naprawdę konkretnie i rzetelnie i pomóżmy im. Mało tego, po tej powodzi, po tym kataklizmie, który nas nawiedził, ta strona, od strony Instytutu do góry, już tam jest taki zakręt i jest parking po prawej stronie. Nie ma tego parkingu, praktycznie został wypłukany. Są dziury w asfalcie, do jednego domu, który się zjeżdża tak niżej na tym zakręcie, są takie dziury, że ten dom praktycznie jest odcięty od drogi dojazdowej. Ja bym poprosiła jednak, żeby ktoś poszedł z urzędu, jeszcze raz to wszystko przeglądnął, spisał protokół i żeby pan burmistrz zdecydował, jak pomóc tym ludziom i zapobiec tej tragedii, która będzie. Dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj znowu leje, oni są znowu podtopieni. Bardzo proszę na sygnał, ja będę składać to jeszcze na piśmie, ale oprócz tego bardzo proszę na jakikolwiek w tym momencie z pana strony odzew, żeby tych ludzi uspokoić i żeby byli pewni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. No. No ale to się nie da wjeżdżać, to się nie da wjechać. To jest dramat. Tam jest dramat. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś w ogóle z urzędu był, jakakolwiek komisja po tej powodzi, żeby po prostu sprawdzić, jakie tam są uszkodzenia nawierzchni rowów. I skoro żeśmy za tą usługę zapłacili, to niech to będzie zrobione tak, jak ma być zrobione. Niech to będzie wykonane tak, żeby ci ludzie mieli spokój, żeby mogli spokojnie mieszkać i nie bać się, że jak leje, to mamy błoto w domu. Trzeba parking uporządkować, trzeba asfalt uzupełnić, bo tam są wyrwy w asfalcie w tej drodze i po prostu dramat. Dramat tych ludzi jest ogromny, praktycznie od kilku miesięcy. W każdym razie to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wrócę teraz do ulicy Poniatowskiego. Bardzo poproszę, panie Pawle, są to zdjęcia, gdzie ja byłam. Sama na tej ulicy zrobiłam te fotografie, te zdjęcia. Chodziłam, oglądałam to wszystko. I powiem szczerze, że jestem zszokowana. Pomimo tego powiem jeszcze, że byłam na spotkaniu, które odbyło się tu w urzędzie z mieszkańcami ulicy Poniatowskiego, z panem burmistrzem i z panem projektantem. Przemilczę po prostu wypowiedzi pana projektanta i jego po prostu uwagi i sugestie. Po prostu skupię się tylko na tym, na przedstawionych problemach przez mieszkańców. Droga jest zwężona. Wygląda jak aleja w parku, taka troszkę szersza praktycznie. Nie zgadzam się z panią. Panie Pawle, ja panu nie przeszkadzam. Pozwolę sobie. Może pan się nie zgadzać. Ma pan prawo do tego. Mamy demokrację. Tylko trzeba jeszcze udowodnić pewne rzeczy. W każdym bądź razie, prawda wygląda w ten sposób, że droga ma 5 metrów. Chodnik ma 2,20. Tu wszyscy mówili, że nie ma takiej potrzeby, żeby ten chodnik był taki szeroki praktycznie. Droga jest zwężona. Jest w ogóle utrudnienie komunikacji na tej drodze. Brak parkingów. W ogóle mam pytanie, czy w projekcie były parkingi?
bo jest to dzielnica przyszłościowa według mnie. Walczyliśmy cały czas o Maciejową. Walczymy do tej pory o Maciejową. Jeżeli my nie zapewnimy parkingów i dojazdu konkretnego dla turystów, to praktycznie ten wyciąg, autobus nie dojedzie, samochód osobowy w zimie będzie miał problem praktycznie i Maciejowa będzie to temat przyszłościowy. Nie wiem, może już to chyba na pokoleń innych, nie dla nas, na pewno. Droga jest zwężona, tak jak mówiłam, chodnik jest szeroki. Wiem, że były konsultacje przeprowadzone również z Wodami Polskimi. Ja wystosowałam pismo do pana z prośbą o dokumentację, czyli o pisma, które były korespondencje pomiędzy miastem a Wodami Polskimi. Na czym to stanęło? Czy pan projektant uwzględnił wszystkie uwagi, które Wody Polskie tam naniosły? Bo do tej pory niestety tego nie otrzymałam. Nie mam, tylko pytam. To są wszystko pytania. Mam nadzieję, że dostanę te pisma i do tematu na pewno wrócę. Wody Polskie wiem, że były tu też na miejscu, wiem, że opiniowały projekt, wiem, że z kolei wyrażały swoje tam uwagi. Mam pytania w dalszym ciągu, czy do tego projektu te uwagi zostały naniesione. Na koniec tego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się tu w urzędzie, spisany został protokół i zostały spisane tam uwagi mieszkańców, gdzie wszyscy podpisali to mieszkańcy, podpisał pan burmistrz, podpisał pan projektant, podpisał pan Paweł, przepraszam, Rapacz, pracownik Urzędu Miasta. I teraz mam pytanie, jak się pan odniósł do tych zastrzeżeń mieszkańców? Co pan zrobił w tym kierunku, do tych uwag, które mieszkańcy wnieśli? Co pan na dzień dzisiejszy zrobił? Następne pytanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego od piątku z zeszłego tygodnia praktycznie prace tam nie są wykonywane do dnia dzisiejszego? Nie ma nikogo, ponieważ nie ma ekipy, nic się nie dzieje. Znowu pytanie o nadzór budowlany. Znowu pytanie, kto to nadzoruje, kto tego pilnuje, kto czuwa nad tym, żeby to faktycznie było zrobione tak, jak jest. I tak jak mówię, kto podpisał projekt w ogóle tej ulicy i co się można na dzień jeszcze dzisiejszy zmienić? Jak można pomóc tym mieszkańcom i co pan proponuje? Jak zmienić to wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby z tego wyjść z twarzą? To jest moje pytanie do pana. To są zdjęcia właśnie, proszę zobaczyć, stoi samochód ciężarowy i teraz proszę zobaczyć osobę idącą. Praktycznie jak stanie samochód ciężarowy, żeby się zmieścił drugi, nie ma szans. Po prostu nie ma możliwości przejazdu. To jest lato, a co jak będzie zima, przejedzie pług, odgarnie śnieg, zrobi zaspy i koniec. I nie ma przejazdu i po prostu nie ma. Nie ma, bo ja jechałam tam samochodem, specjalnie poczekałam na samochód ciężarowy, nie było szans się minąć. To jest, przeszłam to, że tak powiem, sama. To nie jest to, że ktoś mi przesłał zdjęcia. Ja tam byłam, ja to wszystko po prostu widziałam. I tak jak mówię, nie ma parkingów. Czy są parkingi w projekcie, panie burmistrzu? Bo chyba nie ma. No właśnie. No to jak myślimy? To jak myślimy? Przepraszam bardzo. Zawsze pan mówi, żeby radni chodzili i prosili mieszkańców o wyrażenia zgód, na przykład na przeprowadzenie drogi, na zrobienie chodnika, na takie rzeczy. Czy ktoś był i pytał mieszkańców, czy na przykład odstąpią po lewej stronie teren prywatny, teren prywatny, czy rzeki, czy na przykład, czy Wody Polskie też na przykład coś wnioskowały, bo nie mam na tego, tak ma pan rację, nie mam całej wiedzy, ale pan był na tym zebraniu. Tak, i rozmawiałem z mieszkańcami. I ja słyszałam, co mieszkańcy do pana mówili. I ja, nie, ja, ale ja słyszałam, co mieszkańcy do pana mówili. Akurat głośno i wyraźnie. Ale... Halo. Tylko winny się tłumaczy. W każdym bądź razie, prawda jest taka. Paweł. Czy ja mogę pani Ola skończyć? Czy ja mogę skończyć, bo ja to zadałam. No, dam ci głos, spokojnie. Ale ja panu nie broniłam, jak pan czytał, bo pan napisał 5 interpelacji, cierpliwie bym słuchała, proszę mi wierzyć. W każdym bądź razie mam tylko takie pytanie, panie burmistrzu, bo to są wszystko moje pytania i to są też pytania mieszkańców. Najważniejsze, czy pan się odniósł już do tych punktów, które były w tym protokole po tym spotkaniu i co pan zdziałał w tej sprawie? Czy pan rozmawiał z projektantem, czy jest szansa na zmianę w projekcie, czy jest szansa na to, żeby faktycznie ta droga była rzeczywiście tak zrobiona,
jak powinna wyglądać i jak powinna być, jak powinna służyć mieszkańcom, bo to jest w tej chwili bardzo istotne. Istotne są parkingi, tak samo mówię. Myślę, że rozmowa z Wodami Polskimi tak samo wchodzi w grę. Poczekam spokojnie na korespondencję, bo to jest temat otwarty. Mnie bardzo zależy, co pan w tej kwestii zrobił na dzień dzisiejszy. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest rynek. Niestety rynek. Wracam do rynku. W dalszym ciągu tam jest po prostu dramat. Po prostu tolerujemy pana, który ma tam sklepy. Nic z tym nie robimy. Mało tego, sam pan powiedział, że projekt musiał być ze względu na niego, na jego opór przeprojektowany. Ale to pan wziął pod uwagę, że on się upiera. Ale nie wziął pan pod uwagę mieszkańców i tych, którzy tam mają działalności gospodarcze, którzy musieli te działalności zawiesić. Mało tego, ci ludzie w tej chwili nawet tam dojścia nie mają. O przejeździe, dojeździe, o dojeździe śmieciarki czy awaria wodociągów trzeba zapomnieć. Oni już w tej chwili nie mają nawet dojścia. Nie mają dojścia. I pytanie, co pan ma zamiar z tym zrobić? Jak pan ma zamiar pomóc tym mieszkańcom? I jak pan na dzień dzisiejszy zareaguje na to wszystko? Oni zostali sami sobie, zostawieni sami sobie z problemem. Będziemy się cieszyć później z ładnego rynku, ale ci mieszkańcy praktycznie to, co w tej chwili przechodzą, to jest dla nich gehenna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł, halo! Proszę tutaj sobie dyskusję na później zostawić. No. Paweł, chcesz się odnieść tutaj do zarzutów? No nie wiem. Dlaczego? Dobrze, ale ale był też pan Paweł tutaj, że tak znaczy, powiem, wyczytany. Ja powiem w ten sposób. Chodziłem od domu do domu, do każdej osoby, która jest, która graniczy z tą drogą. Nie wszędzie była wyrażana chęć zgody na to, żeby odstąpić, a największy problem stawiały tutaj Wody Polskie. Na drodze, w drodze są progi, których nie należy naruszać. Wody Polskie na to nie pozwalają. I tu był największy problem. A jeżeli chodzi o mieszkańców, no tak mówię, no mieszkańcy na tyle, na ile się zgodzili, na tyle droga została zrobiona. Przypomnę tylko, że wcześniej droga w niektórych miejscach miała niecałe 5 metrów, 4,80. Na obecną chwilę jest droga zrobiona 5-metrowa, spokojnie mijają się samochody. Ciężarowe samochody nie jeżdżą tak jak na Zakopiance. Tam przejeżdża czasami raz na jakiś czas ciężarowy samochód czy autobus. Będzie możliwość minięcia się, może wyjechać na pobocze, które będzie na wysokości 4 cm. To zostało zresztą uzgodnione na tym spotkaniu z mieszkańcami. Spokojnie pozostałe samochody się mijają. Nie jest to droga przelotowa, gdzie ruch jest bardzo duży. Jest to droga dojazdowa do domów, mieszkańców do domów w sumie. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam, ja mam taką prośbę do pana, panie burmistrzu. Żeby była sprawa jasna dla wszystkich może, to ja proszę o zwołanie spotkania z mieszkańcami ulicy Poniatowskiego, z panem radnym jednym i drugim, bo może tam jest dwóch radnych, ale akurat pan Wójtowicz to można powiedzieć, że to nie jego rewir, ale myślę, że będzie zainteresowany. Tak, wiem i pan jest usprawiedliwiony, nikt nie miał do pana żadnych uwag absolutnie. Z Wodami Polskimi, które wydały różne decyzje i uczestniczyły w spotkaniach. Byli nawet ci panowie, z tego co wiem, na miejscu, widzieli, znosili uwagi na pismach. I może takie spotkanie, uważam, w urzędzie powinno być zorganizowane. I wtedy wyjaśni się wiele rzeczy i wyjaśni się wiele spraw. I może wtedy też zapadną decyzje wspomagające tych ludzi w tej sytuacji, bo zrobić drogę i powiedzieć zrobiliśmy wam drogę, a wszyscy powiedzą no przepraszamy, ale my takiej drogi nie chcieliśmy, nie za tyle milionów, musimy brać pod uwagę prawie wszystkie albo większość, bo to jest dla nas ważne w tym momencie. W związku z tym myślę, że trzeba by było do takiego zebrania się przygotować, poprosić, póki jeszcze nie jest za późno, panie burmistrzu. Ja apeluję i proszę o takie zebranie. Też jest prośba, jeżeli chodzi o Wody Polskie, żeby zebranie było zrobione w godzinach przedpołudniowych, ponieważ oni mają tam ograniczony czas godzinowy i prosili o takie spotkanie w godzinach przedpołudniowych. Myślę, że mieszkańcy się też dostosują do takiego spotkania w godzinach przedpołudniowych. I proszę to traktować tą sprawę jako pilną. Proszę traktować tę sprawę naprawdę jako pilną. Bardzo mi zależy. Tak samo na tych wszystkich pozostałych, czyli Gorczańska, czyli rynek. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pan Robert jeszcze chciał zabrać? Ja dwa słowa tylko zajmę szybciutko. Ty na koniec. Jak budowałem na Traczyku, nie ja budowałem, jak budowali drogę, pani Ola też była, przyszli do mnie, że jest za szeroka ta droga. Dlaczego taki chłodnik robię szeroki? Tyle pieniędzy. Zrywam dobry asfalt. Dziś, proszę państwa, cała Traczykówka przychodzi na spacer na tą drogę. I ja nie będę wnosił tu odnośnie, czy pani Ola ma rację, czy nie. Tylko fachowcy decydują o pewnych parametrach, a nie radny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Darek. Pytanie jedno, panie burmistrzu, jedno z jednych. Jako chodzi o Sierantówkę, bo do mnie dzwonili wczoraj tam mieszkańcy. W sprawie, jak się, do kogo trzeba się zgłosić, jako chodzi o podłączenie tej burzówki. No bo burzówka tam jest zrobiona. Aha. To nie ma szans, żeby się... No ale miałem akurat trzy telefony w sprawie tego, nie? No to dlatego pytam, że... Dobrze, no to jedno pytanie mamy, jak ja to mówię, i zostać. A chodzi o, panie burmistrzu, o tą drogę w stronę tam Krokusa do pana, jak to mówią, słynną Józefa K., bo tam było część robionek rok temu bodajże, kanalizacja, tam jest tragedia na tej drodze, a nie poprawione, miało być to poprawione do góry. No to zgłaszam. No ale nie jest zrobione. Jest tragedia, ludzie narzekają, chodzi jako o zawieszenie, nie wiem. No to pewnie powinni się do urzędu zgłaszać o odszkodowanie za zawieszenie. I teraz pytanie mieszkanka do Pocieśnej Wody mnie pytała. Ma numer i myślę, że dostanę tą odpowiedź. Ma numer działki 4362/14. Byłem dzisiaj u pana Adama przez ten plan przestrzenny, który weszedł. Pani nie może nic wybudować na tej działce, na to wygląda. Że jest jakby od policji po sam wodociągi są te działki tam niebudowlane. Na to wygląda, bo sprawdzałem dzisiaj tej pani i nakazała się zapytać, jak ona by chciała sobie teraz postawić jakiś domek czy coś, ma działkę ładną. No to na to wygląda, żeśmy krzywdę zrobili niektórym ludziom. Bo to bodajże w strefie A, tak? Na Pocieśnej woda tam co zachodzi. Znaczy to chodzi o tam gdzie jest ten pensjonat, jako chodzi na druga działka. Nie mówię o Krzywonie teraz. Ale ja byłem dzisiaj u pana Adama, sprawdzałem, podawałem numer działki. No i ta pani się teraz pyta, no to co ona teraz ma zrobić, jak tam z tych wszystkich przepisów. Miała kobieta działkę i nagle nie wiem, co się tam zasadzi na tej działce. Kazała się zapytać, zapytałem się, no to niektórych mieszkańców. No nie wiem, jak tam studium do końca, bo to różnie ludzie mówią. I wie pan co, jeszcze takie pytanie w sprawie już... Kilkukrotnie zgłaszałem i widzę, że to bez rezultatu. Boczna Podhaleńska w sprawie Ośrodka Zdrowia. Już się lampy nie świecą bodajże 7 czy 8 miesięcy. Nie wiem, jak długo się jeszcze, gdzie nie gdzie się świecą. To akurat jest. Nie wiem, jak to odebrać. Już zgłaszałem teraz chyba trzeci czy czwarty raz i to tak bez echa zostaje. Odebrałem to tutaj, jako chodzi o te lampy. I jeszcze. Chwila. Nie, bo tym SMS-em czy tam coś jeszcze. No i jeszcze jako chodzi tam mieszkańcy o tej nieszczęsnej kolei, jako chodzi o tych tam za Rabą, tutaj od strony elektrowni, bo tam widzę, że wiadomo coś już w sprawie tej kolei, to co tam wchodzi i robi, jak to. Nie ma wniosku. Bo mieszkańcy tam miało być niby jakieś... Halo, pan. No, widzę, że się kolegom już nudzi. Za długo siedzą. Bardzo bym się też prosił, żeby się przyjrzeć tej.
Proszę, proszę. Ja mam tylko jedną prośbę o wyczyszczenie tych nieszczęsnych przepustów na Gruczańskiej. Dziękuję koleżance. Dziękuję. Pan Rafał? Tak. Ja zwracam się z wnioskiem o przycięcie właśnie krzaków na ulicy Gorczańskiej, tam na łączniku z Wójtowiczową, bo ta firma, która to robi, bardzo dobrze to robiła w dolnym odcinku. A prosiłem ich o górę, ale oni mówili, że muszą dostać zlecenie z urzędu, żeby przycięli tam, gdzie jest łącznik, bo tam są właściciele tych działek, ale nikt nie chce przyciąć przy drodze i się robi. Tam pan kolega też wie, bo tam niedaleko jest to. I następne znowu dotyczące tych samych ulic Łącznika, ulicy Gorczańskiej, Wójtowiczowej, w związku z ostatnią powodzią zwracam się z wnioskiem o budowę tam kanalizacji burzowej na łączniku tych ulic, ponieważ byłem z komisją w zeszły wtorek i pan Paweł i pani Ula stwierdzili, że to jest najbardziej zniszczona ulica w Rabce po tych ulewach, po prostu przez tą burzówkę, której tam nie ma. Ona tam jest. Ona była, tylko zatrzebana. Jest, ale tam jest w takim stanie, że ją trzeba, no ja domy budowali ludzie i zasypywali sobie coraz dalej, tak zasypywali, zasypali burzówkę, nie? Ale no zasypali, ale... Tam przede wszystkim problem jest taki, że wpusty uliczne są wyżej niż nawierzchnia. Więc ta poczekajcie, poczekajcie. Nie ma prawa się tam wlać. I tak, że, no żeby po prostu tą burzówkę przebudować w trakcie tej planowanej budowy kanalizacji sanitarnej, która ma ruszyć w sierpniu. I następne jeszcze tutaj odnoszę się do pani Oli, bo pani mówiła o tej firmie, o tej, która robi. Ja już zgłaszałem parę miesięcy temu, że tam 8 osób na odcinku 1,5 km robi na Poniatowskiego. No wiem, że firma jest solidna, robią w wielu miejscach w Rabce, tylko to nie może być tak, że na 1,5 km jest 8 osób. I słyszałem nawet osobę, która tam mieszka, mówiła, jak się przysłuchiwała i powiedzieli, jest nas 7, to wreszcie się odpie, że mało ludzi robi. No, bo 7 to już jest dużo, nie wiem, według nich tak było. Ja tak, ale nie, to ja mówię, wie pani, ja to ciągnę dalej po prostu. Czyli po prostu to nie może być tak, że na takim odcinku jest, wiem, że przetargi są jakie są, no, że na przetargi tego nie wymagają, ale może w końcu trzeba zacząć wymagać odpowiednią ilość pracowników danej firmy, żeby to było robione na czas. I... No, ale przez to termin się wydłuża do 6 czy do 7 miesięcy, skoro 8 ludzi robi na odcinku 1,5 km, a potem przez kilka dni nie ma nikogo po prostu. I potem znowu się odniosę do tego, co pani Ola i pan Piotrek mówił, bo tam na tym, co pani pokazywała te zdjęcia, była poprzednia ulewa, obecna ulewa, wszystkie ulewy, tam nic nie jest nigdy sprzątane na tym zakręcie. Ludzie sobie sami, tam mieszka pan vis-a-vis Willi Gorczańskiej, on sobie sam sprząta, tam po prostu, żeby ktoś też przejechał i wyczyścił ten zakręt. Panie Piotrku, tak jest? Tak, no cię zgłaszałem to kilka razy, że tam do wydziału. No i widzi pan, co jest. I tak samo, ten, nie wiem, trzeba sprawdzić, czy ten parking jest nasz, ten tam obok, bo tam przy tym parkingu zrobiła się taka dziura, na długości 30 metrów. I tam jak ktoś wiedzie, mija się drugim autem, no to urwie koło, no zawieszenie urwie. I jeszcze o tych, jeszcze chciałem wrócić do tych, kiedyś rozmawialiśmy o tych hulajnogach, bo nawet ludzie piszą na Facebooku i ja widzę zresztą na postoju, jak stoję. Firma, która jest właścicielem tych hulajnóg, robi to już w taki perfidny sposób, że jak się skręca z ulicy Jana Pawła na Chopina, tam się zawęża chodnik, prawda? Chodnik jest taki wąski, no bo wiadomo, że na zakręcie. I centralnie na tym zakręcie są postawione 3 hulajnogi, jedna koło drugiej. Ludzie idąc... Proszę? Ale ludzie idąc do gazdy z dzieckiem, czy w ogóle musi wyjść na drogę. I musi wyjść na drogę, a tam jest auta skręcają i jest łatwo o potrącenie. No do potoka. Przypominam, że jesteśmy nagrywani. Ewidentnie widać, że nie ktoś zostawił tam hulajnogi, tylko że oni, bo to jedna koło drugiej równo poukładane. Na takim chodniku to jest chodnik. W tym miejscu chodnik jest trochę szerszy od tego stołu. No i no, tak jest. I trzeba im zwrócić uwagę. Jeszcze ludzie się pytają o tego misia, no czy ten, że tak tutaj była rozmowa, czy ten pan stoi ponad prawem, tak się pytają. Ja mówię, no na pewno nie stoi ponad prawem, ale ludzie tak po Rabce myślą na rynku. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pan Darek. Ostatnie do pana burmistrza, bo tu mieszkanka wysłała SMS-a w sprawie Bocznej Zakopiańskiej, tam co są te prace, że przez te przekopy różne niektórym mieszkańcom woda i to błoto wpływa na posesję i się pyta, czy w ogóle ktoś w ogóle przeszedł, zainteresował się tym.
to zgłaszamy tu. Bocznej Podhalańskiej, tam gdzie robią. Bocznej, przepraszam, Bocznej Zakopiańskiej, tam gdzie są te przekopy. Nie, no Boczna to co robi kolej. Koło energetyki. Właśnie dostałem SMS-a od pani, a żeby nie było, to chcę przekazać, że tam są jakieś błoto gdzieś komuś do domu powpływało przez te ulewy i no bardzo prosił się też tym zainteresować. Także dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pan Janek. Ja w całym tym ferworze swojego wystąpienia zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, o którą chciałem zapytać, mianowicie panie burmistrzu, czy w urzędzie ktoś panuje nad inwestycjami? To znaczy mówię w sensie nad prywatnymi inwestycjami. Mam tutaj na myśli, że w dalszym ciągu na grzebieniu postępuje zabudowa. Nie dość tego, to jeszcze w tej chwili, nie wiem na jakiej to zasadzie, czy tu dostali zezwolenie, czy tam jest planowana budowa na terenie, na którym jest naniesiony zbiornik spółki wodnej. Zbiornik, który dostarcza wodę do 27 gospodarstw domowych. Dosłownie po drugiej stronie potoku. Urząd nie wydał zgody na budowę swego czasu, ponieważ było tam stwierdzenie, brak dostępu do drogi publicznej. Teraz ta inwestycja przeniosła się jak gdyby na drugą stronę potoku, gdzie w dalszym ciągu nie ma dostępu do drogi publicznej, bo tam mowy nie ma, żeby gdziekolwiek, jakiekolwiek było połączenie. Nie wiem właśnie. W tej chwili jeszcze nie dość tego, to tam koło, nie będę operował nazwiskami, ale jak się kończy ulica Słoneczna, jest koniec asfaltu i później jest ten trakt w kierunku wieży widokowej i na grzebień. No ktoś wywozi naprawdę całymi ciężarówkami gruz i utwardza drogę. No przecież to jest, jeżeli ja dobrze kojarzę, to jest droga o numerze takim samym jak droga tutaj ta Słoneczna, która jest drogą asfaltową. To jest po pierwsze. Po drugie, tam są samochody ciężarowe. Wiem, że swego czasu na tej drodze Słonecznej był ustawiony znak ograniczenie tonażu do 4 ton. Czy ta osoba, która wywozi, ma stosowne zezwolenia tutaj z urzędu na wjazd pojazdu ponad. Dostanę to na piśmie? Nie. Ja to napiszę. Dobrze, łącznie z numerem działki postaram się to panu burmistrzowi dostarczyć. No, bo naprawdę tam zaczynają się niedobre rzeczy dziać i uważam, że no tutaj powinniśmy wykazać się jakimiś zdecydowanymi działaniami. I już na koniec, żeby nie być takim defetystą, to chciałem podziękować za lustra, bo naprawdę rzecz, która jest bardzo potrzebna na wiejskiej i jedno już jest zamontowane, drugie już czeka na ten montaż i to naprawdę w jakiś tam sposób poprawi to bezpieczeństwo na tej drodze, zwłaszcza w zimie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Rafał? Ja jeszcze sobie przypomniałem, a propos jak tu pan Janek rozmawiał o tym tonażu. To samo dotyczy ulicy Gorczańskiej. Tam ludzie dostali pozwolenie na samym wierzchołku, budują się. No i jeździli tonażem, nie wiem jakim, ale był to taki tonaż, że droga po prostu było tam bagno. Pan kolega też zresztą widział. Zadzwoniłem do urzędu, mówiłem im. Oni dzwonili do gościa, to gościu im powiedział, że nie robiliście zdjęć, nie udowodnicie mi, czym jeździłem. No to przecież pierwsze trzeba jechać tam, przede wszystkim zobaczyć, czy można dać mu pozwolenie na jakikolwiek tonaż, a ewentualnie na te gruszki z Rabki, bo oni tylko mają niewielkie gabaryty. Przecież tam są drogi z ażurów, a jechały na początku ciężarówki 30-tonowe, a potem zmniejszyli do 10 ton. No, po ażurach przejedzie taka ciężarówka, no to nie zostanie z drogi nic po prostu. I bezczelnie gościu jeszcze powiedział, że nie zrobili mu zdjęć, to nie udowodnili. Ja mam, nie wiem, inspekcję tam przyprowadzić, mają wagę tam przywieźć na Gorczańską, żeby ważyli auta. No.
No i niestety, panie burmistrzu, no i później jeszcze mamy bym chciała, żebyście wszyscy koledzy i pan burmistrz spojrzeli na to zdjęcie. To jest ta strefa taka wypoczynkowa przy tym basenie, gdzie z inicjatywy mieszkańców, a też jednej pani, wiem, że tam zasługa jest jednej pani, która zrobiła mapę ze szlakiem, praktycznie te ławki są zrobione. Proszę zobaczyć, jaki tam jest nasyp zrobiony, ile tam jest miejsca zabrane w tym momencie i gdzie to wszystko później zostanie rozłożone. Jakie tam będzie dojście do tej strefy. To jest po prostu dramat. To jest dramat. To jest po prostu dramat. Nie wiem, po co taki nasyp, dlaczego taki projektant tak zrobił w tym momencie, wiedząc o tym, że to jest po prostu taka była strefa wypoczynkowa. I to wszystko tak jest złożone. Nikt się tym nawet nie zajął, nie zaopiekował praktycznie. I tam dojścia na razie na dzień dzisiejszy nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze? Dobrze, to teraz ja. Podejrzewam, że to pismo jest panu burmistrzowi znane. To jest od mieszkańców domów zlokalizowanych w Rabce Zdroju przy ulicy Gancarskiej. Tutaj początek 1, 3, Sądecka 37, 26, 28, 30. I tutaj proszą o interwencję, jeżeli chodzi o działalność tam na ulicy Sądeckiej tego placu firmy budowlanej, no, który jest po prostu w najbliższym sąsiedztwie i uciążliwy. To pismo na pewno do pana dotarło. I teraz jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj zostałem poinformowany przez pracownika biura rady o przeprowadzeniu kontroli w biurze rady. Poproszę o informację o podstawę prawną przeprowadzonej kontroli w biurze rady. Tu już wcześniej też się zwróciłem o protokół do pana. Dlaczego, i takie pytania. Dlaczego nie poinformowano radę o planowanej kontroli? Bo nikt z nas o niczym nie wiedział. I dlaczego ta kontrola przeprowadzono pod nieobecność pracownika, co też takie mi się wydaje trochę dziwne. No, będę prosił o odniesienie się do tego. Proszę bardzo. Chciałam tylko zapytać, dlaczego nie mamy jeszcze tego protokołu? Pan przewodniczący nie otrzymał tego protokołu? Jeszcze nie dostałem, ale dostanę. Tak, oczywiście. Znaczy ja mam taką uwagę, panie burmistrzu, jeżeli mogę, już jestem przy głosie. Ustawa nam to gwarantuje i paragraf 24 punkt 2, że my pewne dokumenty możemy dostać, nie prosząc nawet na piśmie o nie. A niestety zdarza się tak, że ja na przykład przychodzę i ktoś mi mówi, że musi się zapytać, czy może wydać, i mam najlepiej, żebym napisała to na wniosek, na piśmie. W związku z tym mam pytanie, czy ta ustawa w tym urzędzie obowiązuje? I czy my możemy z niej korzystać? Bo w tym momencie widzę, że pan przewodniczący też nie otrzymał protokołu, który powinien dostać do ręki od razu. Tylko czeka. Dziękuję. No, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś... Wszystkie sprawy. Okej, to pan burmistrz teraz. Panie przewodniczący, szanowni radni, zacząłbym od tego gorzkiego potoku, o którym pan Jan zaczął mówić. Rozmawialiśmy z panem przedstawicielem Wód Polskich i zadeklarował, że na tym odcinku tutaj na wysokości szpitala, że oni ten mur podniosą. Zadeklarował również, tam żeby tak jak ta woda wystąpiła z koryta, że zalało tam przy szpitalu. Zadeklarował również, że wszystkie to, co naniosła woda, tą ziemię, że to zostanie z koryta usunięte. I myślę, że tam już część usunęli. Ale powiem tak, że problem polegał na tym, że tam nie szło wjechać z żadnym sprzętem i musieli wejść ludzie, którzy zaczęli to usuwać. Przynajmniej ja widziałem, ale nie pamiętam, który to był dzień, że część została usunięta, bo pamiętam, jak było zaraz po opadach deszczu. Rzecz, o której pan Jan tutaj wspominał, czyli bulwary, wodny plac zabaw. Szanowni państwo, pewne rzeczy, które firma nie wykonała, domagamy się, żeby te pieniądze zwróciła, mówiąc krótko. Natomiast wiecie państwo również dobrze, że jest regulamin i niestety w wielu przypadkach jest to źle użytkowane, ponieważ dysze, które tam są, jeżeli są zasypane piaskiem lub ewentualnie dzieciaki czasami wrzucają kamyki, to powoduje z automatu wyłączanie tego i ponownie musimy to na nowo włączać. No niestety
w tym poprzednim tygodniu były w urzędzie chyba ze 3 osoby, które gdy zwróciły uwagę, to powiedziały, że zostały tak zbluzgane. Natomiast jest regulamin, tam jest jasno wpisane. Nie mówiąc o tym również, że na przykład na wodny plac zabaw wchodzą osoby z psami i psy bardzo często... Tak, ale jest w regulaminie też powiedziane, że nie wolno tam wprowadzać psów. Niestety to nie jest przestrzegane. Rozmawiałem z komendantem straży i mówi, że chodzą tam w każdy dzień teraz, ale mówi niestety, mówi te przypadki, jeżeli są, mówi to nie w tym momencie, kiedy oni są, ale prosiłem i uczuliłem ich też, żeby jednak na to zwracali uwagę. Kolejna sprawa co do zalewania stadionu. No niestety tam jest sytuacja taka, ten stadion nie jest zalewany notorycznie. On jest zalewany w momencie, kiedy są takie ogromne ilości wody. Natomiast przymierzaliśmy się do innego rozwiązania, żeby tutaj, gdzie gmina ma ten pas pomiędzy budynkami a parkingiem przed stadionem, czyli tam, gdzie dawniej był plac zabaw dla dzieci, ten teren, który został sprzedany przez gminę kiedyś tam, żeby na tym terenie zrobić taki bypass i odprowadzić tą wodę, wyprowadzić tu wcześniej, z tego względu, że nie ma opcji, żeby ta woda się w tamtym miejscu pomieściła. No niestety nie ma takiej opcji, bo część mieszkańców wpuściła wody opadowe do kanalizacji. I jak Państwo wiecie, nie wiem zresztą na ile wiecie, ale nasze zakłady ZWiK kontrolowały i w wielu przypadkach zostało to wychwycone i część tych wód została odprowadzona do burzówki, ale życie pokazało, że część, bo poniedziałek pokazał po tych opadach, że z powrotem no niestety zostały zalane te tereny tam na stadionie. Jeżeli chodzi o odbiory od inspektorów nadzoru, proszę Państwa, proszę sprawdzić na stronie urzędu. Mamy wyłonionych wszystkich inspektorów, to jest jedna sprawa. Są wyłaniani tak zwani branżyści na podobnej zasadzie. Pewne rzeczy, które były przedstawione przez firmy przy wykonywaniu tych zadań, zostały dopuszczone, bo spełniały parametry. Ale jeżeli stało się to, o czym pan Jan mówił, to tak jak mówię, my jako gmina dochodzimy swoich roszczeń. Natomiast pan wspominał jeszcze tu przy wodnym placu, firma, która nie realizowała tego zgodnie z projektem, myśmy się z tą firmą rozstali, zupełnie inna firma to dokończyła. I proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Absolutnie nie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o drogi boczne i poprawę przejezdności, to o czym tu właśnie było mówione, czyli to o czym mówiono na poszczególnych drogach, osiedlach. Powiem tak. Będziemy bezwzględnie, tam dalej jeszcze nasi pracownicy będą chodzić, bo nie było opcji, żeby udało się wszystko za jednym razem zweryfikować. Zgadzam się, mogę powiedzieć, że też uważam, że tak jak zrujnowało drogę Wójtowiczową, to chyba żadną tak naprawdę i będziemy ją chcieli na pewno zrobić w pierwszej kolejności. Natomiast wiele innych dróg zostało zniszczonych i to bardzo mocno i myślę, że tutaj będziemy to również próbowali realizować. Kolejna kwestia, jak rozmawiałem z panem przedstawicielem Wód Polskich, to on mi powiedział tak, proszę pana, każdy ma obowiązek zagospodarowania wody opadowe u siebie. I powiedział tak, że oni jako przedstawiciele Wód Polskich będą to również sprawdzać i weryfikować. I na podobnej zasadzie powiedział tak, że my nie dostaniemy zgody na kładki te, które zostały zniszczone czy uszkodzone, że oni będą żądali od nas rozbioru tych kładek. Natomiast jeżeli będziemy występować o odbudowę tych kładek w tamtym miejscu, to na zupełnie innych warunkach i na zupełnie innych wysokościach. Mówi, żeby była jasność. Ponieważ jak Państwo wiecie, tą kładkę, którą zabrało powyżej stadionu, a zniosła woda tam na ten łuk do wysokości, jak się jedzie do ulicy na Banie, zrobiło tam taką wyrwę i takie zniszczenie, że nie tylko, że rozerwało koryto rzeki, ale woda zabrała teren aż po chodnik. Nie wiem, kto tam z Państwa to widział, ale tak to niestety tam wygląda. Jeżeli chodzi o ulicę Poniatowskiego i spotkanie z mieszkańcami, zostały ustalone pewne
porozumienie z tymi mieszkańcami, jak to zamierzamy zrobić i proszę zobaczyć, bo proszę sobie zresztą sprawdzić, że to, o czym była mowa co do wysokości, przy tej pierwszej warstwie zostało podniesione i będzie tak, jak jest ustalone. Nic tam nie będziemy zmieniać. Tak, jak żeśmy tu ustalili wtedy z mieszkańcami. Natomiast chcę się odnieść do innej rzeczy. Pan Paweł też zresztą już o tym mówił. Niestety była sytuacja taka, że na większą szerokość tej drogi w wielu przypadkach mieszkańcy nie wyrazili zgody. Tak samo jak nie chcieli się zgodzić przedstawiciele Wód Polskich. I nie wiem, na ile państwo wierzycie, na ile nie, ale osobiście byłem w Krakowie u pani dyrektor, która, gdy pracownicy, którzy zajmują się tym odcinkiem z Myślenic, nie wyrazili zgody, pani dyrektor na tym dokumencie nam podpisała, że wyraża zgodę na to, żeby ta droga miała tyle szerokości. Natomiast mówimy tu o dwóch różnych rzeczach, mianowicie o tym, jaka jest szerokość drogi, czy droga spełnia warunki, czy nie. I o tym mówił projektant, że droga spełnia warunki, jeżeli ma powyżej 4,70 i mówi, zaprojektował to, co było możliwe, to, na co była zgoda. Natomiast tutaj słyszałem, że też chodnik, że mógłby być węższy, ale to, co powiedział projektant, po zmianie przepisów jest powiedziane, ile musi wynosić chodnik, a ile ma wynosić droga, nie mniej niż. I na łukach i zakrętach, jeżeli chcecie państwo, proszę sobie też sprawdzić, ona ma dużo więcej niż 5 metrów, więc nie jest tak, że ona ma 5 metrów w różnych miejscach, ale mówię o łukach i zakrętach, natomiast na tym odcinku prostym faktycznie jest mniej. Natomiast to nie jest tak, że droga nie spełnia warunków czy nie spełnia przepisów. Jeżeli chodzi o sam rynek, to proszę zwrócić uwagę, że bo nie wierzę, bo ostatnimi czasy nikt, kto prowadzi tam jakąkolwiek działalność, żeby zgłaszał, że coś tam jest nie w porządku z tych, którzy prowadzą tam działalność. Bo po spotkaniu z mieszkańcami, po spotkaniu z wykonawcą byliśmy tam, wielokrotnie był tam pan Paweł, byłem tam również osobiście też i rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Natomiast powiem tak, odnosząc się do tej jakby drugiej części, no proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi o ten budynek, który pan postawił naprzeciwko, nie mając na to pozwolenia, występowałem i do nadzoru budowlanego, i powiatowego, i wojewódzkiego, i ostatni telefon, który wykonałem, to powiedziano mi, że wznowiono procedury i procedury trwają. Prosiłem właśnie o przygotowanie pism. Jeżeli państwo chcecie, proszę sobie iść do Wydziału Budownictwa i przekażą, pokażą wam korespondencję, jaka jest w tej sprawie konkretnie. Następnie to, o co pan tutaj jeszcze pytał, jeżeli chodzi o sierantówkę, o burzówkę. Jeżeli tam będą takie parametry, że będziemy mogli tą wodę wpiąć, to robiąc już tą drogę nie będziemy się uchylać i chcielibyśmy to jakoś zakończyć, żeby można było to zrobić i żeby ta woda później nie była wypuszczana na asfalt, bo zimą znowu nikt tam nie zjedzie. I mamy tego niestety świadomość. Natomiast to, co powiedział pan z Wód Polskich, powiedział także, obowiązkiem każdego wody opadowej jest zagospodarować na swojej działce. Co do tych lamp, sprawdzę to. Nie pamiętam, panie Darku, naprawdę. Następnie, jeżeli chodzi o kolej, jeżeli państwo chcecie, to wam przeczytam pismo, które wysłałem do ministra infrastruktury, któremu podlega kolej. Jeżeli państwo chcecie, krótkie pismo, gdzie Ministerstwo Infrastruktury pisze do kolei. A ja dostałem to do wiadomości. Treść jest taka. Szanowny panie prezesie, informuję, że do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło pismo pana Leszka Świdra, burmistrza Rabki-Zdroju, dotyczące zorganizowania spotkania z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych SA oraz wykonawcy modernizacji linii kolejowej nr 104 z mieszkańcami Rabki-Zdroju. W związku z tym zwracam się ponownie z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Pierwsza prośba o zorganizowanie takiego spotkania była przesłana pismem z 7 lipca 2023, czyli oni wysłali do PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Niezależnie od powyższego proszę ponownie o przekazanie informacji o wszystkich działaniach informacyjno-konsultacyjnych podejmowanych przez spółkę w zakresie wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Proszę o przekazanie odpowiedzi w terminie do 31 lipca. Wcześniejsza prośba o przekazanie omawianej odpowiedzi upłynęła w dniu 12 lipca bieżącego roku i do tej pory wyżej wymieniona odpowiedź nie wpłynęła do Ministerstwa Infrastruktury. Proszę Państwa, kolej jest na swoim terenie, ale pisma, które wysyłamy, bo ja wysyłam do nich pisma, ponawiam te pisma, natomiast to pismo wyszło z Ministerstwa Infrastruktury do kolei. Tak to niestety wygląda. Natomiast faktem jest, że tam, gdzie jest ta potrzeba, czy tak jak jest realizowana ta inwestycja i tak jak Państwu mówiłem, na przykład w Chabówce była zgłaszana uwaga przez mieszkańców, to tak samo bierzemy udział w tych spotkaniach i rozmawiamy. Natomiast firma, która wykonuje tą inwestycję, firma Budimex, ta firma nie uchyla się od żadnych spotkań, od żadnych rozmów. Oni rozmawiają z mieszkańcami, oni zgłaszają nam również ewentualne uwagi i mogę powiedzieć, przynajmniej na razie, że z firmą, jako z firmą, która jest wykonawcą, współpracuje się nam dobrze. Natomiast co do inwestycji, którą realizuje PKP, to mieszkańcy od nas oczekiwali, żeby to spotkanie zorganizować i, no i treść odpowiedzi jest taka jak widać. Jeżeli chodzi o może nie na wszystkie Państwu odpowiem, ale na pewno odpowiem na piśmie, ale te, które zapisałem. Jeżeli chodzi o terminy realizacji inwestycji, Pan Paweł tu już wcześniej też powiedział, no są określone terminy i proszę mi wierzyć, że tak jak Państwo mówicie, że jeżeli na którejś inwestycji nic się nie dzieje, to zgłaszamy do tej firmy uwagi i mówimy właśnie, że oczekujemy, że ta inwestycja zostanie zakończona i zamknięta, bo tego oczekujecie jako mieszkańcy, ale tego oczekujemy my również jako samorząd. No to bardzo często słyszymy, no tak, ale my mamy termin. Co do hulajnóg. Na terenie naszej gminy, z tego co ja wiem, jest 120 hulajnóg. Spotkaliśmy się z komendantem straży, z naczelnikiem geodezy i omawialiśmy ten problem. Pewne działania podjął teraz Żywiec związane z hulajnogami i chcielibyśmy iść między innymi tym samym torem, czyli mówiąc krótko, Żywiec tak zrobił, że wskazał im pewne miejsca, gdzie oczekuje, że będą one składowane, ale nie na zasadzie, że my im zrobimy specjalnie takie miejsce, tylko tam, gdzie będą to miejsca dostępne, ale nie będą blokowały przejścia czy przejazdu, to o czym pan radny mówi. I w tym kierunku chcemy pójść i pan Adam, wiem, że już wykonał pewne telefony i tak byśmy to chcieli uporządkować. Następnie, jeżeli chodzi o pozwolenie na tonaż, proszę mi wierzyć, że inwestycje, które są realizowane, jeżeli ktoś zwraca się do nas, do gminy o wyrażenie zgody na zwiększenie tonażu, to Wydział Geodezji zajmuje się tymi sprawami, ustalają, jakie samochody, o jakim tonażu mogą tam przejechać i każdy samochód jest zapisany łącznie z numerami rejestracyjnymi. Ta informacja, jeżeli jest wydana taka zgoda, dostaje ją osoba, która prowadzi tą inwestycję, dostaje ją nasza Straż Miejska i można to sprawdzić dosłownie Straży Miejskiej, czy przy realizacji inwestycji przy takiej i takiej ulicy i na jakie dni, bo tam są konkretne dni wpisane z tego względu, że nasi pracownicy przed wydaniem tej zgody muszą tą drogę sprawdzić i w momencie, kiedy przestają jeździć, też muszą ją sprawdzić. Jeżeli chodzi o ulicę Gorczańską, z tego co wiem, była tam nałożona kara finansowa, na pewno, ale w jednym przypadku, czy w innych, nie wiem, ale w jednym na pewno wiem, że była nałożona kara. Jeżeli chodzi o strefę rekreacji na Słonym, to co pani radna mówiła, to wszystko, za wszystkim chodził pan Paweł i to pan Paweł tak naprawdę zrobił tam. Natomiast proszę mi wierzyć i proszę zresztą zobaczyć, tam zupełnie inaczej przebiega droga, przebiegała, przepraszam, w starym śladzie, a zupełnie inaczej przebiega teraz. Tak, ale droga biegła po gruntach prywatnych. Myśmy rozmawiali z tymi osobami. Część tych terenów, my mamy zgodę od tych ludzi na wykupienie, a część, na części ci mieszkańcy się po prostu nie zgodzili. Tak to wyglądało. Na przykład inny wysoki szerokość chodnika, to wszystko można zrobić.
Ale jeżeli chodzi o szerokość chodnika, proszę mi wierzyć, że projektant, przynajmniej tak wtedy, zresztą myślę, że pani radna słyszała to samo, co ja wtedy na tym spotkaniu, mówił, że według tych przepisów szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 2 metry. Tak, z krawężnikami. To tyle jest. I mogę wejść w słowo, panie burmistrzu. Ale ja bym dokończył i później... Oczywiście, jak najbardziej. I tak jak powiedział właśnie projektant, że kierował się tymi przepisami, które obecnie są i obowiązują i tak to przygotował. Natomiast nawet na tym spotkaniu ci mieszkańcy też mówili, a nie moglibyście tego chodnika zrobić na 1,5 metra, a dołożyć na przykład co do szerokości drogi. I projektant powiedział, że tego nie da się zrobić w myśl przepisów, które są teraz. Bo czym innym jest też przebudowa drogi, a czym innym jest właśnie budowa drogi, tak jak właśnie na tamtym odcinku żeśmy budowali. Natomiast co do zagospodarowania tamtego terenu wokół tego basenu, tam jako powiedzmy tej strefy rekreacji czy ewentualnych parkingów, myślę, że to można planować i należy planować na przyszłość, żeby takie miejsca tam były. Z tego względu to, co wszyscy mówili, że bardzo dużo ludzi idzie na Maciejową, bardzo dużo ludzi tam przyjeżdża i takie miejsce tam na pewno jest potrzebne i tego nikt nie neguje. Natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić wszystkiego, że tak powiem, za jednym razem. Co do ulicy Gancarskiej, to o czym pan przewodniczący mówił, myśmy pisma, bo te pisma faktycznie były do nas skierowane i myśmy te pisma wysłali dalej, że tak powiem, do procedowania. Na pewno. Co do jeszcze tej kontroli, panie przewodniczący, odpiszę, dam odpowiedź jak najbardziej. Czy ja mogę jeszcze pani... Mam nadzieję, że na wszystkie najważniejsze rzeczy, że się odniosę. Do wszystkich najważniejszych, że się odniosę. Znaczy chciałabym usłyszeć od pana burmistrza odnośnie tego rynku, czyli dojścia do tych posesji, które w tej chwili nie mają nawet dojścia, bo o dojeździe to już w tej chwili nie ma mowy, tylko o dojściu. Chciałabym usłyszeć, co pan zrobi w tej sprawie, żeby ci ludzie jednak mogli dojść do swoich, bezpiecznie do swoich budynków. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, prosiłam pana o zwołanie zebrania z mieszkańcami ulicy Poniatowskiego, z Wodami Polskimi. Jeżeli mogę prosić i z panem projektantem, bo ja tak jak mówię, ja tu mam, dostałam kserokopię, paragraf 44 i to jest jak gdyby wydane przez rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia w sprawie, tylko tak jest, że nie przeczytam, bo jest tak to rozmazane. I ja nie upieram się, że to jest dalej aktualne, tylko przeczytam. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych z zastrzeżeniem ustępu trzeciego. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jednym pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2 metry. A w przypadku przebudowy drogi wyłącznie w miejscu występowania przeszkody dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m. I teraz zacytuję tu pana projektanta, który powiedział na jedno z pytań i zarzutów mieszkańców, który powiedział: dbam o wasze bezpieczeństwo, żeby droga nie służyła do wyścigów samochodowych, między innymi. Taka była odpowiedź na to, że można zwęzić, szerzyć i tak dalej. Takie padły słowa. Więc nie bardzo rozumiem, jeżeli są jakieś przepisy i można poszukać i ewentualnie zatroszczyć się o to, że widzę, że na przykład to coś nie jest w porządku, że można by było zmienić, że jednak jest możliwość na przykład zawężenia pewnych rzeczy, a poszerzenia w innym miejscu, to nie można sugerować w tym momencie, nie używać tego typu argumentu, co użył pan na przykład projektant wtedy na tym spotkaniu, tylko szukam wyjścia. Szukam wyjścia. I wie pan, co dla mnie było bulwersujące jedno w tym spotkaniu, że naprawdę ci ludzie nie przyszli do urzędu, bo mieli widzimisię, tylko przyszli naprawdę z problemem. Przyszli z problemem i praktycznie oczekiwali przede wszystkim ratunku, pomocy i zrozumienia. I mam nadzieję, że to będzie. Że to będzie z pana strony i ze strony urzędu i może będzie jakiś wpływ na pana projektanta, że jeszcze jest może czas na to, żeby pewne rzeczy zmienić i zastosować na tej drodze po prostu. Bardzo proszę o to spotkanie. Jeżeli jest szansa na to spotkanie, to bardzo proszę. I tak samo jeżeli chodzi o Gorczańską, ponawiam apel. Bardzo proszę o to, żeby naprawdę zaczęło się coś tam dziać ze strony urzędu, żeby naprawdę ktoś zaczął coś robić z tą drogą, pomóc tym ludziom i żeby nie było takiej sytuacji jak na tych fotografiach.
To znaczy ja myślę, że na tym spotkaniu ustaliliśmy pewne rzeczy i ja zamierzam się z nich wywiązać. Ja się pod tym podpisałem i zamierzam się z tego wywiązać. To pierwsze. Co do Goczańskiej, sami Państwo wiecie, że chcemy tą drogę w ogóle przebudować. Chcemy te wody w miarę możliwości uchwycić, ale to, co powiedziałem, to, co mi powiedział również między innymi pan z Wód Polskich. Każdy ma obowiązek te wody u siebie zagospodarować. Ja wiem, że najlepiej jest te wody zrzucić. Jeżeli będzie możliwość, że będziemy mieli możliwość, żeby je przyjąć, to my to zrobimy, ale każdy powinien w jakiś sposób przynajmniej część tych wód zagospodarować. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 2020 roku proponowałem, żebyśmy poszli w tych działaniach w takim kierunku, że jeżeli znajdziemy na terenie gminy 100 gospodarstw, które chciałyby zbiornik retencyjny na 10 kubików wody z pompą i z całym z tym oporządzeniem, wszystkim łącznie z rurami, to jest szansa na pozyskanie środków z funduszy norweskich. Zrobiliśmy spotkanie tu w Rabce, we wszystkich sołectwach znaleźliśmy 38 osób. Nie znaleźliśmy tej setki. I nie wiem, może trzeba będzie to ponowić, może trzeba będzie spróbować, może teraz znajdziemy setkę. Natomiast to jest tak, że te wody są zrzucane, bo wszyscy je zrzucamy, że tak powiem, od razu. No i efekt tego jest taki później, jak widzieliśmy właśnie w poprzedni poniedziałek. Natomiast pan z Wód Polskich powiedział tak, że przy tych kładkach, to co już Państwu powiedziałem, że on oczekuje, że my to rozbierzemy i że ich nie zabudujemy. A jeżeli zabudujemy, to na ich warunkach i że spełnimy wszystkie ich oczekiwania. No tak panie to niestety burmistrzu, wygląda. Droga Górczańska, ulica Górczańska jest drogą publiczną. Rowy są wzdłuż drogi. Wzdłuż drogi są te rowy. Nie są tak, że na przykład to gdzieś tam ktoś może skręcić sobie, złapać tą drogę. Nie płynie to przez posesję. Płynie wzdłuż drogi publicznej, która jest własnością Urzędu Miasta. W związku z tym myślę, że na Urzędzie Miasta, na mieście ciąży obowiązek te drogi, to uregulować i zrobić to naprawdę porządnie. Dziękuję. Pan Darek? Panie burmistrzu, jeszcze jedno takie pytanie w sprawie koszy na Rabce, bo te kosze to tak, ta firma nie wiem, jakie ma tam częstotliwość odbioru z tych koszy, bo tak się widzi po całej Rabce zalegają te śmieci w koszach. No i niektóre kosze tam po tej zimie jakby wyrwane przez te, miało być to usunięte, ktoś miał dopilnować, do tej pory nie dopilnował. Jeden przykład nawet naprzeciwko centrum Małgosia, jak się jedzie do grupy po prawej stronie, kosz jest z ziemi wytegowany. Później chyba mamy na Zakopiańskiej, na Podhalańskiej koło wyżej hotelowca. No resztę z tego, co mi się rzuciło, jak spacerowałem innych. Dużo jest uszkodzonych albo bez... No, ale to miało być po zimie. Mamy koniec lipca, a za chwilę będzie następna i widzę, że ci, co wygrywają przetargi, mają... To jest raz, ale drugie są poodrywane te całe zasobniki. No nie wiem, jaka tam częstotliwość, bo nie patrzę na te przetargi, ale by pasowało tą firmę dopilnować, bo to tak aż brzydko koty koszy nie raz. Ostatnio tu nawet koło tego Intermarsze to aż było tak nawalone śmieci koło tego kosza, że szkoda gadać. Tyle mojego, dziękuję. Tak, proszę bardzo. Panie radny, szanowni radni, mogę powiedzieć tak, że nasza Straż Miejska kontroluje. Mają grafik i harmonogram, w których niektóre ulice są sprzątane, bo są sprzątane tak, że niektóre kosze są sprzątane codziennie, a niektóre z pewną częstotliwością. Ale Straż Miejska to kontroluje i daje nam właśnie taki dokument przedstawiający, jak to wygląda. Natomiast jeżeli są właśnie uwagi, tak jak Pan mówi, bo mówi Pan o konkretnej ulicy i konkretnym miejscu, to poproszę, żeby szczególnie zwrócili uwagę na tamto miejsce. No ale dobrze, proszę. Nie, ja tylko szybko, panie burmistrzu. Mam pytanie tego typu. Czy jak ja jutro przyjdę do Rady o godzinie 10, czy będę mogła zobaczyć protokół pokontrolny? Który ten pierwszy? No, a były dwie kontrole, 29 i 30. Ale tamta druga jest niezakończona. To znaczy? Niezakończona jest. 29 jest niezakończona, tak? Tamta zakończona. 30 jest niezakończona, tak? No protokół, który dotyczy Rady, bo to była Rada kontrolowana, Biuro Rady nie. Było kontrolowane, nie?
A co? Nie, absolutnie. To mogę wiedzieć, co było kontrolowane? Kontrolowane były trzy stanowiska dotyczące właśnie tego, skąd albo gdzie ewentualnie pewien dokument został wydrukowany. Trzy, to znaczy które trzy stanowiska? Rada nie była kontrolowana? Nie, to było w biurze rady, to było jedno stanowisko, drugie w sekretariacie u burmistrza i trzecie było u pani Danusi Majchrowicz. Pani Danusia Majchrowicz, tak? Tak. A pani Danusia Majchrowicz praktycznie ma jakąś styczność z radą? Nie. Czyli to było zupełnie oddzielnie, tak? Zrobiona kontrola. Nie, nie, nie. Dotyczyło nie tych trzech stanowisk. Dotyczyło tych trzech stanowisk. No to ja poproszę w takim razie o kontrolę, o protokół z kontroli rady do wglądu. Dziękuję. Jeszcze. Ja bym się chciał odnieść właśnie do ulicy Poniatowskiego. Powiem tak, ulica Poniatowskiego została zrobiona tak, w takich rozmiarach, jaka jest zrobiona. Pozwalały na to teren, który tam był dostępny i przepisy, które regulują, jaka droga powinna być. Co do miejsc, które tam jest miejscem, nazwijmy to rekreacyjnym, ta inwestycja, przebudowa drogi nie bierze pod uwagę tego, że to miejsce rekreacyjne będzie w tym samym czasie przebudowywane. To jest oddzielna inwestycja. Inwestycja dotyczyła tylko przebudowy drogi. Jeżeli droga została przesunięta zgodnie z tym, co odsunęliśmy się z działki prywatnej, w stronę drogi, gdzie ta droga właściwie wcześniej przebiegała. I stąd to przesunięcie jest na, ale miejsce rekreacji tam pozostaje tak jak jest. Jest też miejsce rekreacji po drugiej stronie, gdzie w tej chwili no jest sprawa w sądzie, która no nie wiadomo jak się rozstrzygnie, ale był projekt na budowę tam strefy rekreacji, czyli siłownia i boisko do piłki plażowej. Tutaj chcę zaznaczyć, że też pani z osiedla Słonek, która jest w Radzie Osiedlowej, też bardzo mocno zabiegała o to, żeby ta rekreacja tam powstała i też wiem, że tutaj do gminy przyszła z przewodniczącym i chyba z radnym tutaj Buntowiczem, jak dobrze pamiętam. A co do parkingów, tak jak mówię, parkingi to jest też kolejna inwestycja, która zostanie wykonana za jakiś czas tam. Nie da się wszystkiego naraz zrobić. No, środki na to nie pozwalają. No, uzyskaliśmy tylko środki na przebudowę drogi i to zostanie zrobione, a parkingi będą zrobione w kolejnym terminie. Na obecną chwilę będą zrobione parkingi. No jak będzie tak, pozwolenie. Kolejne. Proszę? No ja nie mówię, że to będzie zrobione za miesiąc czy za dwa, nie? Ale przepraszam, ale jest jakie 8 milionów? 5,5 miliona. No, duża kwota, ale też jest długi odcinek drogi. Jest to przebudowa drogi. I co do parkingów, będzie wysypane tłuczniem tam, gdzie wcześniej te parkingi były, takie dzikie parkingi, będzie wysypane tłuczniem i tam będzie można parkować. Tyle. Czy pan wiedział strony. Projekt? Oczywiście, ja z tym projektem chodziłem do mieszkańców. A szkoda, że myśmy tego nie widzieli wcześniej. Naprawdę szkoda, bo w tym momencie... No, szkoda, że wcześniej mieszkańcy, ja mówię mieszkańcom... Jaka będzie szerokość drogi i jaki będzie szeroki chodnik. Czy nie rozumiem, jak jeżeli się coś projektuje, to się patrzy na pobocza i patrzy się na to, że na przykład tu mógłby być parking, bo jest wyjście na szlak na przykład. Ale pani Olu, i można ja to zrobić, z projektem prawda? Chodziłem. Pieniądze duże poszły na to, naprawdę ja z projektem duże chodziłem pieniądze. Na szczęście i przedstawiałem, no, jaki jest projekt drogi. Mieszkańcom przedstawiałem. Dobrze, no, ale przedstawiał pan projekt drogi. Ale co miałem ale w tym powiedzieć? Momencie trzeba było też pomyśleć, a tu by się przydał parking, bo tu jest wyjście na szlak. Pani Olu, przepraszam, przydałby się parking, tylko przydałyby się na to środki. Pani Olu, przydałyby się na to środki. Środki pozyskane były na przebudowę drogi. Tylko i wyłącznie na parking będziemy pozyskiwać teraz środki?
Ale mi się no, wydaje, panie radny, ja dziękuję ze swojej strony, bo to, ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Nie wiadomo, jakie koszty. No więc nie, no to uważam, że to jest... Znaczy, myślę, że tam to było niedopatrzenie. Myślę, że to jest niedopatrzenie. To, co tu kolega Jan Kwatyra... O, bardzo przepraszam. Halo, halo, dobra. Bardzo przepraszam. Dobrze, to, dobrze. O, panie Pawle, proszę mnie przeprosić. Proszę mnie przeprosić za to sformułowanie. Co, jak pan może coś takiego powiedzieć głośno na wizji? Jak pan może coś takiego powiedzieć, że ja nie mam pojęcia? Nie chcę odbijać piłeczki. Panie Pawle, skończmy temat, bo się przykro to dla pana skończy. Dobra, pan, dobra. Przykro się to dla pana skończy. Dobra, kończymy. Pan Robert ma głos. Nie chcę awantury. Nie chcę awantury, ale to się dobrze. Może źle skończyć. Panie Robercie. Ja tylko dwa słowa jeszcze do tej drogi. Inaczej się buduje drogi, bo ja dochodziłem do tego. Jeżeli się ma własne środki, można wtedy ograniczać i wielkość, i szerokość, i zjazdy na parkingi i tak dalej. Inaczej pozyskiwane z unijnych. Jeżeli nie będzie się trzymać parametrów, które są określone, będziemy oddawać pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Tylko tyle jeszcze na koniec. Jeżeli nie ma pan argumentów do dyskusji, to proszę nie obrażać nikogo. Jeżeli pan coś tu mówi głośno i wyraźnie, pan nigdy nic nie słyszy, kolego, bo pan mnie dwukrotnie już obraził tutaj, oficjalnie też. Tak, pan mnie też obraził dwukrotnie. Powiem tylko tyle, nie można mówić rzeczy, na których się nie ma pokrycia, a pan tutaj proponuje, że w tym momencie będziemy robić parkingi i obiecuje pan ludziom. Nie mamy na to pieniędzy, bo w tym momencie pan dobrze wie, że ta droga powstaje tylko i wyłącznie ze środków pozyskanych z zewnątrz. Bo to jakby przyszło nam zapłacić z naszych środków i zrobić tą drogę, to myślę, żeby nie było drogi. By było dalej w strefie marzeń. Dziękuję bardzo. Tak, dobra, dobra. Dziękuję bardzo. To już jest... Dobrze. Ja jeszcze mam takie pytanie. Panie Darku, kończ. Powoli. Halo. Nie. Dajmy sobie ten spokój. Ja takie pytanie, bo nie zwróciłem uwagi, bo na placu wodnym są piktogramy? Jeszcze raz. Piktogramy na placu wodnym? Nie. Można by, właśnie też nie zwróciłem na to uwagę. Piktogramy. Może jak ktoś zobaczy, że jest przekreślony, to żeby tego psa nie regulamin jest pisany. No, a to może obrazkowo zrobić. Myślę, że bardziej może obrazki by... A teraz jesteśmy obrazkowi znów. Ja powiem tylko, powiem z takiego przykładu, gdzie szłam kiedyś bulwarami, tam jest boisko do siatkówki, jest wysypany piasek, prawda? I pani sobie szła z pieskiem, który po prostu robił sobie z tego kuwetę. Ja mówię, proszę panią, ale to jest boisko. Tak? A co to za szkoda, że piesek zrobi? A jakby... Koniec. Gdyby był znak może, gdyby była jakaś dopisana kara grzywny pod karą grzywnym, to może by była jakaś reakcja, a tak to bez reakcji. Pan burmistrz jeszcze prosił tutaj o głos. Panie przewodniczący, szanowni radni. Jeszcze pan burmistrz. Ja wczoraj na komisji budżetowej prosiłem jeszcze o to, żeby się odnieść do dwóch rzeczy. Ja państwu wysłałem tę informację. Mianowicie jedna dotyczyła Habówki, tam za skansenem. Między innymi jest droga, która docelowo będzie planowana jako droga gminna i tak też PKP mówiła, że ten grunt i tą drogę przekaże gminie po zakończeniu tego odcinka i tej inwestycji. Natomiast ja do tego zgłosiłem, żeby wykonać tam jeszcze oświetlenie. PKP wyraziła gotowość, że wykonają to oświetlenie, ale pod warunkiem, że gmina za to zapłaci. Czyli nie na zasadzie takiej, że ich podwykonawca, że my wejdziemy i będziemy to robili sami jako gmina, tylko że ich podwykonawca, który realizuje to zadanie, wykona to. I poprosiliśmy ich, żeby nam przedstawili, jakie by to były koszty. Ich propozycja jest 800 tysięcy, to jest mniej więcej 1300 metrów byłoby tego oświetlenia. Natomiast to, co myśmy robili jako gmina na Słonym, na odcinku 1200 metrów, to było 430 tysięcy. I teraz moje pytanie jest takie, czy szukać tych pieniędzy i próbować
to zadanie realizować, czy to, co powiedzieli mieszkańcy, że dla nich ważniejszą rzeczą jest, żeby wykonać ten pierwszy odcinek, tam jak, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, do tej podstacji, tam gdzie są te energetyczne rzeczy, które mają właśnie koło skansenu PKP, ponieważ jeżeli tak, to mieszkańcy powiedzieli tak, że i od skansenu, i od tej strony tam jest oświetlenie i widać przyzwoicie, i że oni się nie będą upierać. Bardziej im zależy na tym odcinku drogi, żeby ewentualnie tam wykonać asfalt. PKP, w związku z tym, że to w ogóle nie jest brane pod uwagę, że ta część będzie przekazana gminie, więc ja postawiłem warunek, że jeżeli mamy przejąć drogę, to całą, żebyśmy mieli dojazd do naszego odcinka drogi. I na tym spotkaniu przedstawiciel PKP powiedział tak, że oni nie są firmą drogową, tylko kolejową i oni dróg nie potrzebują, więc tej drogi nie budują dla siebie i oni tej drogi nie potrzebują, że jeżeli ją wybudują, to pod warunkiem, że ją gmina przejmie. Więc ja powiedziałem tak, że owszem, ale pod warunkiem, że ten pierwszy odcinek, tam jest chyba 220 metrów, że również ten odcinek nam przekażą. No więc powiedzieli, dobrze, więc pójdziemy w tych działaniach, żeby przekazać to gminie, ale my tej drogi nie wyasfaltujemy. Czyli mieszkańcy znowu mówili tak, że woleliby, żebyśmy położyli tam asfalt, a nie wykonywali tego oświetlenia. I stąd moje pytanie do Państwa, w którym kierunku idziemy. No asfalt jest, od asfaltu się zaczyna. Dorobić tak. A podwykonawców no, mają dosyć drogi. Tak, to jest, czyli stanowisko Państwa jest na zasadzie takiej, że docelowo asfalt tak, a oświetlenie nie. Zaraz za skansenem się skręca w lewo. Do osiedla. Między torami, do budynków. Tak. Tak, tak. I druga rzecz, o którą wczoraj Państwa prosiłem, ale w pewnym momencie została połowa komisji i prosiłem przewodniczącego, żeby o tym właśnie powiedzieć dzisiaj. Mianowicie to jest teren przy szkole numer 1. Tam macie Państwo przedstawione, jak wyglądałoby posadowienie sali gimnastycznej, jak wyglądałby teren dojazdowy i ewentualny teren parkingu. Prosiliśmy projektanta, żeby się nad tym pochylił, żeby się do tego odniósł, to co przygotował, ponieważ tam ewentualnie w tym momencie trzeba byłoby porozumieć się ze starostem co do zamiany ewentualnie boisk. Jeżeli Państwo jesteście za tym, żeby rozmawiać, chociaż projektant, jeszcze prosiliśmy go, żeby zastanowił się, czy istnieje jakaś inna alternatywa, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tam uzyskać ilości terenów zielonych i jedyną możliwością to byłaby właśnie ta kwestia wymiany tych boisk i wykazania tej działki, która jest jeszcze za szkołą numer 1, która jest własnością w kierunku ulicy Smrekowej, która jest własnością gminy również. Także to musielibyśmy również pokazać. I tutaj to jest to moje drugie pytanie, czy właśnie idziemy w tym kierunku i rozmawiamy ze starostwem, czy, no bo tym sposobem nie jesteśmy w stanie tam budować sali pełnowymiarowej. Niech się każdy osobno wypowie. Ja jestem za, każda budowa i każdy jakiś obiekt, który powstaje w Rabce, uważam, że jest korzystny do dalszych rozwoju tego miasta. Ja myślę, że to nie jest, panie burmistrzu, konieczne. Mamy pilniejsze sprawy na mieście i ja na pewno nie przyłożę do tego ręki ani nie zagłosuję za tym projektem. Bo mi się wydaje, że są potrzebne, mówimy o drogach, o tym. No i jest taka prawda, sala jest jaka jest i mi się wydaje, szkoda pieniędzy wyrzucać. Za te pieniądze można różne rzeczy zrobić. No też tak rozumiem, że tutaj mamy jakieś możliwość środków zewnętrznych uzyskania, tak? Jeżeli można. Szanowni Państwo, my w gminie nie mamy sali pełnowymiarowej i gdybyśmy wystąpili właśnie, czy przedstawili projekt sali pełnowymiarowej, to na tą salę pełnowymiarową jesteśmy w stanie, myślę, że pozyskać większość środków, zdecydowaną większość. Z drugiej strony tu zresztą i pan Janek i ja tam byłem, ta sala, która tam jest, ona nie spełnia warunków zdrowotnych, bo rzeczywiście ten zapach, który tam od lat
jakby powiedzieć, funkcjonuje w tej sali, nie da go się po prostu wyeliminować. Więc czy ona wcześniej, czy później, to pasuje ją wyburzyć. No, dziękuję. Tej sali, no, czyli powinniśmy iść w tym kierunku, żeby jednak odbudować. Szczególnie, że jedynka się powoli odbudowuje jakby. Coraz więcej uczniów przybywa w tej szkole, więc jak najbardziej w tym kierunku można by było iść. Tak, tak. To znaczy, na dzień dzisiejszy to jest nasza druga co do wielkości szkoła, bo mamy tam dzieci już prawie 300, natomiast na Słonym jest ponad 200, ale rekordowo tam było coś około 250 swego czasu na Słonym, a teraz jest właśnie ponad 200, ale więcej już teraz mamy w jedynce. Kolejowych, no. Wiadomo, w tej chwili robi się wszystko, żeby tam po pół, 15 minutek, już przesiąkniesz to i widzisz to ubranie śmierci. Uważam, że jak najbardziej, no jest okazja. Ja mogę mieć inną koncepcję co do, że tak powiem, wszelkich ruchów wokół tej inwestycji, natomiast na pewno nie mam przeciwko temu, żeby tam powstała po prostu nie, jeszcze pełnowymiarowa. Mogę? Oczywiście. Ja tylko powiem tyle. Wczoraj na komisji zadałam panu w tej sprawie kilka pytań. Jedno z pytań brzmiało, kiedy to będzie. No, około 3 lata pan odpowiedział. Drugie pytanie, jakie będą koszty? Pani wiceburmistrz się odezwała wtedy, że my mamy w budżecie 2 500 000 i może czy 800, tak, taka padła. Jestem zaskoczona, bo ciągle słyszę, że mamy mało pieniędzy, a tu nagle mamy takie pieniądze, 2 800 000, które można by było ewentualnie właśnie znaczone. Dobrze. Nie mówię o tym, że nie. Teraz wiem, że są znaczone, nie ma sprawy. Tylko 3 lata, dlaczego my teraz musimy, że tak powiecie, na tym zastanawiać? Dlaczego? Dlaczego nas pan o to pyta? Praktycznie to są pana decyzje. Pan powinien podjąć taką decyzję, a nie sugerować się, że tak powiem, opiniami radnych. Pan buduje budżet, pan wydaje pieniądze tak naprawdę, a nie żebyśmy radni dawali panu przyzwolenie na taką czy na inną decyzję. Wydaje mi się, że coś tu nie jest tak. Coś tu nie jest tak. To jest panie spodu burmistrza, chyba że się zamienimy miejscami, panie burmistrzu. Dziękuję. Ja myślę, że niektórzy się ze mną zamienili, ale powiem taką rzecz. Szanowni Państwo, przychodzę do Was i przedstawiam to, dlatego, ale opinie, myślę, że o opinię mogę Państwa zapytać. Powiem tak, chcąc podejmować dalej decyzje finansowe, to chcę wiedzieć, czy Państwo jesteście za tym, żebyśmy budowali tą salę gimnastyczną, czy nie. Powiem tak, to co powiedziałem wczoraj. Pani dyrektor powiedziała, że już w przyszłym roku będziemy na nowej sali gimnastycznej. Gratuluję optymizmu, chciałbym też to wierzyć, ale mam świadomość tego, że to trochę potrwa. Zakładam tą gorszą wersję, że to będzie do 3 lat. Zakładam tą gorszą. Natomiast chcielibyśmy, żeby to była sala widowiskowo-sportowa, żeby można to było, żeby takie miejsce w Rabce było. Natomiast jeżeli będę wiedział, że Państwo jesteście za, to po prostu pójdę w tym kierunku i będę to kontynuował i będę te działania ciągnął dalej. Jeżeli będzie na nie, no to nie ma sensu, żebym ja się z Państwem, że tak powiem, przegadywał.
na jakiś temat, co do którego państwo jesteście nieprzekonani i żebyśmy sobie coś wzajemnie udowadniali. Bez sensu by to było. Wie pan, czego mi brakuje, panie burmistrzu? Że co miesiąc praktycznie robimy zmiany do budżetu. Dlaczego pan nas nie pyta w tym momencie, tylko już dostajemy projekt, gdzie są naniesione pewne inwestycje, zadania i pan sam sobie wkłada, nie pytając żadnego z radnych, co ewentualnie byście proponowali w tym budżecie i czego oczekujecie w tym budżecie. Tylko pan to robi sam. A tu nagle pan przychodzi, nie pierwszy raz zresztą, z prośbą o to, żebyśmy my za pana zdecydowali. No bardzo przepraszam, panie burmistrzu, nie możemy tak pracować, bo tak się nie da. Jeżeli pan buduje budżet i pan w pewnym momencie nas nie pyta o zdanie, nie pyta, a co roku nas pan prosi o to, żebyśmy składali swoje wnioski, że pan włoży do budżetu. I nic nie ma. Na przykład z moich wniosków nic nie ma włożone do budżetu. Z kolegi po 4 latach coś tam zostało włożone. Nie, to na przykład tak. A krzywoń, tak. W związku z tym, tak jak mówię, panie burmistrzu, to są. A dlaczego pan nas wtedy? Co miesiąc nas pan powinien zapytać? Co miałem zrobić? Powinien nas pan co miesiąc zapytać. Znaczy, nie, ja powiem taką rzecz. Mówiłem, żebyście państwo przygotowywali, ale proszę zwrócić uwagę i proszę sobie przypomnieć, od początku jak przyszliście państwo i ja proponowałem, przyjmijmy inwestycje, które po kolei będą, ustalcie to państwo między sobą. To nie zostało zrobione i ja wtedy powiedziałem coś takiego, jeżeli nie będzie to ustalone, to zrobimy tak, tam gdzie się nam uda pozyskać środki, będziemy starali się to zadanie realizować. I proszę mi wierzyć, bo i wam byłoby łatwiej, i mnie byłoby łatwiej, i pracownikom w urzędzie byłoby łatwiej. Bo gdybyśmy przyjęli pewną kolejność zadań, to gdyby była ustalona, że jakaś droga będzie realizowana w przyszłym roku, to każdy z państwa wiedziałby, że ona jest w założeniach, że będzie realizowana w przyszłym roku. Pracownicy mieliby czas przygotować całą dokumentację i kolejna kwestia, w tym momencie każdy z nas jest wiarygodny, i państwo, i ja. A tak, rozmawiamy o tych drogach, państwo mówicie, że chcielibyście, żeby tą czy inną drogę realizować. My je zgłaszamy, na przykład tak jak ulicę Gorczańską teraz, to co się nam, że tak powiem, udało, żeby przynajmniej ten pierwszy odcinek, żeby zacząć robić. My to zgłaszamy, ale ja też nie mam żadnej pewności, że ja te środki otrzymam w tym roku, może w przyszłym, nie wiem. Natomiast gdyby było to ustalone, że jest przyjęty pewien porządek, że idziemy konkretnymi drogami i je realizujemy, to w tym momencie my w urzędzie byśmy, pracownicy by przygotowali całą dokumentację i tak by było. Ale niestety no nie zostało to przyjęte. I proszę mi wierzyć, bo mówiłem państwu w tamtym roku również, żeby coś takiego przyjąć. I jestem za tym i tak wtedy byśmy te zadania realizowali. Panie burmistrzu, jeszcze jak mogę jedno pytanie w sprawie, bo mi się przypomniało do pociesznej wody. Jak to stanęło w ogóle? O pociesznej, no. Zdrowo? Tak. Znaczy przy ulicy do pociesznej wody to tam są dwie rzeczy. Myśmy tam zaczęli tą drogę projektować w kategoriach jako drogi i ścieżkę pieszo-rowerową. Pewnie pan wie, tam część osób jest przeciwna temu, żeby tam droga miała 5 metrów. Tylko że wystarczy jaka jest, dosłownie. Znaczy ja chodziłem, jak mogę powiedzieć zdanie, chodziłem, co zbierałem tam, nie wiem jak z panami P, bo oni chcieli, że płacą niby w ich działkach, że płacą podatek za to, żeby im to jakoś ten, oni no jakby to wyregulować, bo byłem u dwóch, a bo to są akurat bracia, to powiedzieli, że nie ma najmniej. Nie wiem jak tam reszta z tych zgód, bo wiem, że pan przy samego początku wjazdu tam też był jakiś ten, ale... To pan Paweł miał mówić, tak ludzie nie mieli. No i jakby była projektowana ta droga czy coś, to już mieć na uwadze te parkingi tam jakieś, nie? No bo jest gdzie tam zrobić te parkingi. Tak, ale na początku Wody Polskie proponowały, żebyśmy zrobili parking wzdłuż, praktycznie na całej długości. W momencie, kiedy dostali taką propozycję, zanegowali, że absolutnie nie wchodzi to w rachubę. I chcemy zrobić w ten sposób, żeby tam wskazać konkretne miejsca, tak jak pan mówi, gdzie można to zrobić, ale na pewno nie wzdłuż drogi, tylko punktowo w paru miejscach. I tak to jest teraz projektowane. Tam odległości wody jest, są parę miejsc. Tam, i tak to jest teraz projektowane. Aha, jest. No tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Właśnie do pana prośba. Naprawdę, może jestem osobą, która dużo mówi,
stara się mówić merytorycznie przede wszystkim na różne zagadnienia. I proszę zwracać uwagę kolegom, bo naprawdę ja jestem cierpliwa. Jestem naprawdę cierpliwa i proszę nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek był tu obrażany tylko dlatego, że ma inne zdanie, inne argumenty i inny pogląd na pewne sprawy. Bo tak jak mówię, jakaś kultura i jakaś, że tak powiem, jakiś szacunek tutaj powinien być, bo ja staram się nikogo nie obrażać, nikogo nie dotykać, a czasami aż się prosi po prostu, żeby coś powiedzieć i scharakteryzować pewne wypowiedzi i pewne osoby. Dlatego bardzo proszę, szanujmy się nawzajem i proszę, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, żeby na przykład za brak argumentów i za to, że ktoś jest zły albo mnie nie lubi, na przykład w tym momencie mnie obrażał. Nie chodzi tylko w tym momencie też o mnie, chodzi też o innych kolegów. Szanujmy się nawzajem. Jak pani dobrze wie, też jestem tego zdania, że możemy mieć całkiem odmienne poglądy, ale nie możemy się po prostu obrażać. To jest tak i to zawsze jest z mojej strony upominanie i prośba o to, żebyśmy się szanowali, bo jeżeli sami się nie będziemy szanowali, to nikt nas nie będzie szanował. Pan burmistrz jeszcze. To znaczy miałbym jeszcze prośbę, jeżeli pani radna, pan Jacek, możecie powiedzieć co do tego, co do tej hali gimnastycznej, jakie jest wasze stanowisko? No. Tak, oczywiście, jak najbardziej jestem za. No to... Wtedy tak. Kontynuować? Tak, jak najbardziej. To jeszcze prosiłbym panią radną ewentualnie, jeżeli mogę prosić o stanowisko swoje. To znaczy, znam tylko projekt. Nie znam ani finansowania, nie wiem, jakie to będą pieniądze. Wiem tylko tyle od pana, że praktycznie to jest 3 lata. To jest 3 lata mniej więcej, tyle ma to trwać. Więc dlatego się zastanawiam, dlaczego dzisiaj, teraz. I powiem tak, ja na tą salę chodziłam, ćwiczyłam. Były tam spotkania prowadzone różne i w związku z tym mam sentyment też do tej sali. I powiem tak, oby nie było tak jak ze stadionem sportowym, gdzie myśmy też planowali stadion w Rabce, który miał spełniać pewne standardy i niestety nie spełnia. Więc mam nadzieję, że jeżeli ten projekt będzie tak jak pan mówi, spełniał te standardy, to za 3 lata myślę, że trzeba będzie się zastanowić. Ale czemu się podoba? Bo w tym momencie 3 lata to ja nie rozumiem, bo my nie wchodzimy za miesiąc, za dwa z inwestycją, tylko pan sam powiedział, że około 3 lat. Więc nie proszę mi wytłumaczyć, jeżeli mi pan wytłumaczy, dlaczego teraz mamy o tym zdecydować i dlaczego taka jest potrzeba dzisiaj, to może się zdecyduje. Tak, pan burmistrz odpowie. To znaczy, jak najbardziej postaram się odpowiedzieć, bo jeżeli chcemy zaangażować środki w projektowanie, wystąpić o wszystkie pozwolenia, to teraz jest ten etap, że albo idziemy w to, albo to odpuszczamy, mówiąc krótko. Sam pan powiedział wczoraj, że tam jest też zamiana działek, że jest zamiana działek, że trzeba będzie. To są naprawdę duże problemy. To nie jest no tak, ale, że... Ale myślę, że po to tu jesteście i państwo, i ja. Ile my musimy z własnych pieniędzy dopłacić wtedy do takiej... Dzisiaj inwestycji? Nie wiem. No właśnie. No to natomiast szanowni radni... Jeszcze nie mamy pieniędzy praktycznie. No ale myślę, że nie powinniśmy się tego bać. Z tego względu, że nawet neguje pani boisko sportowe, ale powiem tak, proszę zwrócić uwagę, że ono w zasadzie hula cały dzień i do wieczora i jest wykorzystywane na potęgę. I myślę, że na podobnej zasadzie, jak pan Skibiała przyszedł o to boisko w parku, to myślałem także Orlik i stadion, że zaspokoi zapotrzebowania. Się okazało, że na boisko w parku chcą robić zapisy. Więc wierzę również, że i sala sportowa, jeżeli byśmy ją zrobili, po prostu będzie miała zapotrzebowanie i że będzie wykorzystywana, że tak powiem, na okrągło. Wierzę w to i uważam, że powinniśmy takie działania podjąć, tym bardziej, że ministerstwo mówi, że środki na wszystkie budowle związane właśnie z uprawianiem sportu, że jednak się znajdą, że będą środki i że będą starali się pomóc. Natomiast chciałbym, żebyśmy do tego byli przygotowani po prostu jako Skoro gmina. Skoro jest pan pewny? Nie, tak, pewna to jest tylko śmierć i podatki. Ja reszta jest niepewna. Ja tylko panu powiem, że ja pamiętam teraz sugestie przebudowy ulicy Brzozowej. 1 200 000 z tego co pamiętam wydaliśmy na ulicę Brzozową, a dzisiaj pan powiedział, że dalej się leje woda na stadion. Jednym z argumentów było to, że tam mamy naprawić, żeby nie, na bieżni nie było wody. Pamiętam taką argumentację i wodę mamy dalej. 1 200 000 wyłożone i praktycznie problem został, nie jest rozstrzygnięty. Ale szanowna
szanowna pani radna, szanowna pani radna, to nie jest z ulicy Brzozowej, żeby była jasność. Tylko to, co powiedziałem, tu idzie od strony Gazdy, tam gdzie jest ten kolektor, to stąd idzie. I to, co mówiłem, że chcielibyśmy docelowo tak przebudować, żeby wcześniej wyjść na ten pas tu między parkingiem a tymi budynkami, ponieważ tam jest wąski pas, ale gminny, i żebyśmy zrobili taki bypass, żeby to raz na zawsze zamknąć. Czyli leje się z drugiej strony, jak gdyby, tak? Od drugiej strony, tak? Piotr by to najlepiej tam wytłumaczył, jak to jest, bo tam jest takie załamanie. Czyli tego, co się z tej skarpy zlewało, to jest załatwione, tak? Tak, tam to jest załatwione, tak. Dziękuję. Pierwsza, jak ulewa ruszyła, pojechałem na stadion. Był akurat, ja już byłem pierwszy, burmistrz dojechał potem. Poleciałem właśnie tam zobaczyć, co się będzie robić. I naprawdę gwarantuję wam, że nie kropla tam nie poleciała. Jest. Dobrze, ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję, zanim się ktoś namyśli. Dziękuję. Po wyczerpaniu porządku obrad 68. sesji Rady Miejskiej 8. kadencji w dniu 26.07.2023 zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję państwu za owocne obrady. Życzę miłego popołudnia. Dziękuję.